Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy mogę Państwa zaprosić z ogromną radością na kolejny wieczór wymiany myśli. Bardzo to lubię robić wspólnie z Państwem i przypominam, że można tym spotkaniem dzisiejszym, jak każdym, się dzielić. Wystarczy przycisnąć taki guziczek udostępnij i to spotkanie z Piotrem Stankiewiczem pojawi się również na Państwa osi czasu, do czego tradycyjnie zachęcam. A witam w imieniu wydawnictwa WAB, które jest odpowiedzialne za wydanie tej książki. To, że tak powiem, po raz kolejny, prawda, Piotrze? Sztuka życia według stoików, pod tytuł Jak żyć mądrze, dobrze i szczęśliwie, i założę się, że nie ma osoby po drugiej stronie, która by nie chciała znać odpowiedzi na to pytanie. Ale zanim ja się rozgadam, to czas najwyższy przenieść się do Piotra. Piotr, podaj nam lokalizację, gdzie ty jesteś, bo dzisiaj będziemy w różnych miejscach Polski i świata i będę Państwa też zachęcać, żeby nam dać znać, gdzie nas słuchacie i oglądacie, a gdzie jesteśmy u ciebie w domu. Dobry wieczór. No więc w moim domu jesteśmy w gabinecie, czyli w tym, co pełni, czy w, konkretnie w tym, co pełni rolę gabinetu. Jak się mieszka z 3,5-letnią córką, to jakby trzeba sobie wygospodarowywać tę przestrzeń, ale jest wygodna ciemność za moimi plecami, która skrywa to, czego oczy widzów nie powinny widzieć. I spod Warszawy nadajemy, znaczy ja konkretnie nadaję, ale to od razu możemy wskoczyć w te tematy stoickie i podkreślić, że stoicy są, jak to się ładnie mówi, kosmopolitami, tak? To znaczy oni uważają, że no, mówiąc szumnie, cały świat jest naszą ojczyzną, czy, a mówiąc precyzyjniej, że wszędzie, gdzie się da żyć i funkcjonować, da się żyć i funkcjonować dobrze. W związku z tym no, to nie jest jakiś super najważniejszy i kluczowy, gdzie akurat w tym momencie jesteśmy, a cud internetu, no chyba tylko o tym przypomina jeszcze wyraźniej, że zewsząd możemy nadawać i się łączyć. Zgadzam się z Tobą w 100%. Ja zawsze powtarzam podczas tych naszych online-owych spotkań, że mogą nas nawet dzielić tysiące kilometrów, ale emocjonalnie będziemy bardzo blisko i myślę, że to jest też bardzo dobra zapowiedź do naszego dzisiejszego spotkania. Nie wiem, czy widzisz te wszystkie komentarze, już jest międzynarodowo, bo jesteśmy na przykład w Bawarii, jesteśmy też w Lidz, jesteśmy we Włocławku, proszę bardzo, Podlasie się kłania, Gdańsk się kłania, Wrocław mi gdzieś ja pozdrawiam Wysokie Mazowieckie na pewno, bo tam jestem rodzinnie połączone, więc jak najbardziej pozdrawiam Wysokie Mazowieckie. Tak jest, a wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, wszystko się zgadza. Książka jakby po raz drugi się pojawia w tym sensie, że ona to jest drugie wydanie, tak? To znaczy to w dzisiejszych czasach w zasadzie co to jest premiera, co to jest dodruk, a co to jest drugie wydanie, to są wszystko takie pojęcia względne. Natomiast fakty są takie, że książka po raz pierwszy się ukazała w 2014 roku, dokładnie 7 lat temu. I od tych 7 lat no, z jakiegoś powodu wyszło tak, że się cieszy no, tak zwanym niesłabnącym zainteresowaniem i stała się tak zwanym bestsellerem, to znaczy sprzedała się 5-cyfrowa liczba egzemplarzy. No i jakby ileś razy się ten nakład wyczerpywał, był uzupełniany, ale w końcu wydawnictwo się zdecydowało, żeby wrzucić no, coś, co już oficjalnie się nazywa nowym wydaniem i tutaj jakby treść jest tak dokładnie taka sama od 2000 lat, to jest jeden i ten sam stoicyzm, chociaż nie do końca, o czym zapewne będziemy rozmawiać. Natomiast nowa jest okładka, tak? Ja akurat tak się mam, więc mogę pokazać, to są dwa, to są te dwa wydania, tak? To jest wydanie z 2014 roku i wydanie z 2021 roku, natomiast treść jest dokładnie taka sama, no bo jakby to powiedzieć, stoicyzm jest filozofią, która jest zawsze aktualna, ale ostatnie czasy, ostatnie 14 miesięcy, no chyba pokazują, że jest tylko, że dzisiaj jest szczególnie aktualna. Piotrze, tak skromnie powiedziałeś, od razu sobie pomyślałam, nie dość, że zdolny, to jeszcze skromny, że to z niewiadomych powodów się tak świetnie sprzedaje, to ja ci wymienię kilka powodów, bo nie wiem, na ile to jest, wiesz, kokieteria, ale ja napisałam wprost po lekturze ponad 522 stron, że pozwoliłeś mi spotkać się z ludźmi, z którymi rozminęłam się w czasie. Przyznaję z ręką na sercu, że nigdy bym się nie podejrzewała o to, że będę z taką fascynacją śledzić pisma Seneki, Marka Aureliusza, Epikteta, a tymczasem nie mogłam się z tego oderwać i pomyślałam sobie też jedno, że ludzie wydają naprawdę grube pieniądze na sesje coachingowe, mają takich trenerów życia, no a równie dobrze można sobie sięgnąć do twojej książki i to jest taki tekst, który otwiera tyle szufladek w głowie, co ty na taką recenzję.
A jak dużo mam czasu, bo to na wiele sposobów można odpowiedzieć. Mamy dużo. Powiedziałam ci, obiecałam ci, że nie będę cię popędzać jak w mediach, gdzie się ma 3 minuty na powiedzenie wszystkiego. Możemy tutaj siedzieć do rana, jeżeli masz ochotę. No, moja to 3 minuty to i tak dużo. Kilka dni temu moja partnerka się wypowiadała w telewizji i po 40 sekundach została ucięta, bo akurat prezydent Duda na spontanie zaczął przemawiać, więc cieszę się, że mamy więcej czasu. Generalnie to jest Tutaj tak, że prezydent Duda się na pewno nie pojawi, nie przerwie ci, obiecuję ci to. jeżeli się pojawi, to z absolutnie stoickim spokojem. Z absolutnie stoickim spokojem to przyjmiemy, a być może zadamy mu kilka naszych własnych pytań. Dobrze, ale do rzeczy. To jest generalnie tak, że stoicyzm, jakby słowo filozofia w naszym dzisiejszym znaczeniu, tak jakie rozumiemy dzisiaj, w XXI wieku, no ona ma bardzo silne skojarzenia z takim, jakby to powiedzieć, z taką hermetycznością, akademickością, tak? Jakby filozof to jest taki ktoś, kto sobie tam właśnie Siedzi i duma, i pracuje, nikt nie wie, o czym on siedzi duma. goma, pracuje na jakimś uniwersytecie, pisze, czyta książki, które są strasznie grube i napisane strasznie długimi zdaniami i są strasznie niezrozumiałe i to są jeszcze niemieckie, jakieś takie długie, ciężkie słowa i tak naprawdę nikt do końca nie wie, o co w tym chodzi. Jest to ktoś, kto pisze też w sposób niezrozumiały, o rzeczach niezrozumiałych. No i jest to ktoś właśnie tak przysłowiowo właśnie bujający w obłokach, tak, oderwany od życia. I to jest jakby takie bardzo, bardzo mocne skojarzenie z tą filozofią właśnie akademicką. Natomiast stoicyzm, natomiast filozofia starożytna, tak, czyli ta z epoki grecko-rzymskiej, no ona znaczyła coś trochę innego, tak? Filozofia była dużo bardziej związana z, jakby była dużo bliższa, no właśnie sztuce życia, tak? Stąd ten podtytuł. Filozofia była dużo bardziej praktyczna, była jakby dużo bardziej postawą życiową, tak? Jakby z naszej dzisiejszej perspektywy filozofia, wiedza w znaczeniu wiedzy naukowej, i jeszcze powiedzmy, nie wiem, religia, tak, czyli jakby taka wspólnota religijna, to są trzy w zasadzie odrębne pojęcia. Natomiast to jest tak z naszego punktu widzenia, no bo w starożytności to było dużo bliższe sobie, tak? Powiedzieć, że starożytni stoicy, czy starożytne filozofie stoicy, ale też epikurejczycy i inni, że to były sekty, no to się nam od razu źle skojarzy, tak? No bo to słowo sekta Tak. ma taki wiadomo jaki wydźwięk, ale Bardzo to trochę tak pejoratywny. było, że jakby w pozytywnym znaczeniu grupy ludzi, którzy no nie tylko jakby studiowali wiedzę w sensie abstrakcyjnym, ale którzy wspólnie starali się wypracować pewną postawę wobec rzeczywistości. Więc ta filozofia była nieporównanie bardziej praktyczna, nieporównanie bardziej skupiona właśnie na filozofii życia. Ona była filozofią życia właśnie. I to jest tak, że dobra, kropka. I to jest to podstawowe wyjaśnienie, tak? Oni nawet starożytni stoicy, to Epiktet szczególnie, no wręcz tak wyszydzali, chciałoby się powiedzieć, takie jakby postawę mędrców, którzy są oderwani od rzeczywistości, którzy nie umieją jakby w tej rzeczywistości praktycznie się odnaleźć, tak? Jakby sztuka sylogizmów, sztuka rozumowania dla samego rozumowania, no to było coś, czego no, starożytni stoicy, mówiąc dzisiejszym językiem, mieli trochę bekę, tak? Bo dla nich było oczywiste, jedyne słuszne, że no, filozofia to jest coś, co ma nam pomagać w życiu, tak? No więc to jest to. I jakby jak się z tego punktu widzenia spojrzy, no to naturalne jest, że jak się zajmujemy stoicyzmem, no to właśnie robimy to w ten sposób, tak? I jakby to od początku było dla mnie jasne, że ta książka właśnie no, ma sens jako taki właśnie podręcznik czy zbiór refleksji nad tymi tekstami, a nie jako jakaś sucha akademicka rozprawa. Więc to założenie jest dość bliskie właśnie temu, co dzisiaj nazywamy no często w nie do końca pozytywnym znaczeniu, właśnie jakimś takim doradztwem czy coachingiem i tak dalej, tak? Jakby ta bliskość nie jest niczym zaskakującym, to w organiczny sposób wypływa no, z samej istoty tego, czym jest stoicyzm. Ale też może ty mi przerywaj i tak wcinaj się i tak dalej, bo jak ja już zacznę tak mówić, Ja wiesz, to próbuję nie się miała wbić być w momencie, kiedy 10-minutowa bierzesz wypowiedź. oddech, a ty prawie nie oddychasz, więc wiesz, muszę się tutaj jakoś przebijać, ale będę cię cytować. Słuchaj, ciebie, Senekę, Marka Aureliusza. I piszesz tak. Napisałem tę książkę w duchu zasady, że uczyć innych to najlepsza droga, by nauczyć samego siebie. Z ręką na sercu mogę zaświadczyć, że właśnie dzięki niej stałem się odrobinę lepszym stoikiem. No to jestem bardzo ciekawa, Piotrze, w skali od 1 do 10, jak oceniasz swoją biegłość w byciu stoikiem?
To najtrudniejsze pytania chyba powinny być na koniec jednak, to nie wiem, czy to... Łatwe są dla mniej zdolnych. Ja powiem tak, że to się nie da odpowiedzieć w skali 1-10, tak? Bo dla mnie to, co jest istotne, no na pewno nie jest to 10, tak? Na pewno z całym szeregiem względów nie jest, jakby nie jestem stoikiem danym, ale cała rzecz w tym, żeby stale próbować, tak? I to może brzmieć jak banał, ale tak właśnie jest, tak? No niektóre stare prawdy ludzkości, no właśnie, no mają to do siebie, że są starymi prawdami i trzeba je powtarzać, tak? Ja na pewno, dla mnie to, co jest dla mnie istotne, to jest istotne dla mnie to, że ja na pewno się stałem dużo bardziej stoikiem w wyniku napisania tej książki, niż byłem przed. Tak? Oczywiście to jest cały czas proces, to nigdy do tej dziesiątki się nie dojdzie. Ja nawet mam czasami dość duże wątpliwości, no ale to jest też temat odrębny, czy aby na pewno do takiego właśnie pełnego 10 na 10 należy dążyć w tym stoicyzmie, więc raz jest lepiej, raz jest gorzej. Natomiast co do średniej, na pewno jest lepiej niż było te 10 lat temu, czy 15 w moim wypadku, i to jest to, co się dla mnie liczy. I Więc to nie jest to, co odpowiedziałem, się ale myślę, liczyło. że odpowiedziałem. I to jest też to, Piotrze, co się liczyło dla stoików, żeby faktycznie zamykając dzień, mieć poczucie, że jest się o trochę, że jest się przynajmniej trochę lepszym człowiekiem niż wczoraj, prawda? No O to te ja już małe z tym kroczki się chodzi. nie zgadzam. To Już dobrze, tutaj, bo pokłóćmy się. to Seneka mówi dokładnie tak, Tak. że codziennie tam, kiedy zabiorą światło sprzed oczu, bo to wtedy on miał niewolnika, który wynosił tam kaganek, czy co to tam było. No i to dzisiaj to pewnie byśmy powiedzieli, że w apce zamykam sobie światło, wyłączam. Ale to jakby moja wątpliwość jest tu stricte merytoryczna. Ja po prostu. Nie wydaje mi się, żeby dzień po dniu to była dobra taka rama czasowa, tak? Czy przynajmniej w moim wypadku to nie działa, tak? Ten dzień no jest tak gęsty, wypełniony zdarzeniami, obowiązkami i życiem, że ja w sensie nie mam czasu. W moim wypadku to nie jest tak, że codziennie taki bilans ma sens. Natomiast właśnie takie spojrzenie, tak jak przed chwilą zaczęliśmy rozmawiać, w perspektywie kilku lat, kiedy ja widzę, co się we mnie zmieniło i że zdaję sobie sprawę, że to w znacznej mierze właśnie dzięki stoicyzmowi, no to jest już inna rozmowa, tak? Właśnie w perspektywie lat to ten bilans wypada na pewno korzystniej i wtedy go jakby bardziej widać, tak? Bo też dzień po dniu to jest trochę jak Bitcoin, tak? To znaczy ten kurs tak lata sobie do góry i do dołu i w pewnym sensie to jakby nie widać tego postępu, czy go realnie robimy, no bo jeżeli są jakieś mega niekorzystne zdarzenia, no to jakby siłą rzeczy ten stoicyzm nasz będzie poddany większej próbie, a jeżeli nic się złego nie wydarzy, no to jakby będzie lepiej i jakby nie wiemy, na ile to jest naszą własną zasługą, więc patrzenie w szerszej perspektywie, ja w ogóle jestem takim dosyć długofalowym człowiekiem, patrzenie w dłuższej perspektywie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem tutaj. Pojawiło się w Twojej wypowiedzi słowo apka. Powiem Ci szczerze, że ja zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie od naszych widzów się dowiedziałam, że istnieją też apki na telefon, dzięki którym można codziennie zaczynać dzień z jakąś myślą stoików. Na przykład otwierasz sobie telefon i Seneka Ci wyskakuje i ja chyba coś takiego muszę zamontować. Znasz to? To jest ta aplikacja. To ja o tym nie wiedziałam, to No opowiadaj. właśnie. Nie, no Ha! generalnie ja uważam, że jakby problem z aplikacjami jest taki, tylko znów tutaj mówię w swoim własnym imieniu i jakby w imieniu tych, którzy mają tak skonstruowany umysł. Problem z aplikacjami jest taki, że są super i w ogóle dają wielkie możliwości. Ja dosłownie w tym ostatnim tygodniu rozpocząłem karierę na TikToku, zainstalowałem aplikację, żeby iść z Podziwiam, duchem powiem ci, czasu. że ja Właśnie, powiedziałam jak Michał Rusinek, że jestem za młoda, żeby umrzeć, za stara na TikToka. U mnie się nie sprawdza, ale ty jesteś młodszy ode mnie o 2 lata, więc może ja już się nie załapałam po prostu. to jest ciekawa myśl, już odpowiadam na nią. Odpowiedź jest taka, to Tomasz Sawczuk, będzie lekka dygresja, Tomasz Sawczuk z Kultury Liberalnej, dosłownie też kilka dni temu napisał na Facebooku, że nasze pokolenie, tu miał na myśli właśnie osoby, które generalnie urodzone w latach 80. z tego wyżu demograficznego, że są to osoby, które są takim pokoleniem przejściowym, bo jesteśmy jakby wychowani i nauczeni jeszcze po staremu, natomiast żyć już musimy po nowemu.
I to jest bardzo ładna fraza i bardzo dobrze uchwycone egzystencjalne doświadczenie, do którego tutaj w pewnym sensie pijesz, tak? Że jakby już czujemy, jak ta czterdziestka się zjawia na horyzoncie, to już czujemy, że instalowanie TikToka to nie jest do końca nasz ten. Ale po pierwsze, trochę należy temu przeciwdziałać. Po drugie, z tym, że jesteśmy pokoleniem przejściowym, to problem jest taki, że każde pokolenie to może o sobie powiedzieć, tak? No bo świat się zmienia tak szybko w zasadzie w ostatnich kilkuset latach, tak? Czy przynajmniej 200 latach, no to każde pokolenie zupełnie żyje inaczej niż poprzednie, więc jakby na to też trzeba brać poprawkę. Zamykamy dygresję, aplikacja. Więc ja absolutnie nie jestem wrogiem aplikacji nowoczesności i na dowód tego informuję, że na TikToku i na Clubhouse rozpocząłem działalność. Co z niej wyjdzie, na to klap zobaczymy. Co? Ja pierwszy raz no właśnie, no widać respectfully, ale widać, że jesteś jednak te dwa lata starsza. Widać moją tak? ignorancję, przepraszam, drodzy Państwo. Natomiast, więc jakby super są, że są aplikacje i tak dalej, natomiast ja mam dosyć dużą wątpliwość, czy właśnie do czegoś takiego ona się nada, tak? Bo istotne w tym jakby w tym kontakcie i w obcowaniu ze stoicyzmem, no jest to, żeby mówiąc najwulgarniej, żeby nas nic nie rozpraszało, tak? To znaczy aplikacja i w ogóle korzystanie z urządzeń elektronicznych, no ma to do siebie, to jest podstawowy problem, polega na tym, że jak ja już to wezmę do ręki, no to jakby od razu się wystawiam na ryzyko, że to za mnie, do mnie zacznie pikać, mówić, powiadomienia typu push, powiadomienia tam jakiegoś innego typu, że ktoś zadzwoni, że coś się okaże. I więc jakby ja tutaj jestem, tylko co, to dla mnie, nie dla wszystkich to musi działać, natomiast ja jestem dość sceptyczny, dlatego że jakby tutaj chodzi o to, żeby jakby się wyłączyć z tej bieżączki, z tego obiegu dnia i żeby się właśnie zastanowić nad tym albo tamtym, a nie żeby właśnie się wrzucać i o co ta aplikacja mi tutaj podrzuci. I jakby oczywiście każdy też sam powinien kalibrować, natomiast no, to, co teraz mówię, myślę, jest w głębokim sensie stoickie, tak? To znaczy, że żadne aplikacje i żadne urządzenia nie są same z siebie dobre albo złe, no tylko to, jak ich używamy. No proszę, banał, ja ale istotne. Wiesz, ja już prawie uwierzyłam, że jest również jeszcze książka, wiesz, w wersji aplikacji, ale rozumiem, że jednak stawiamy na książkę, dobrze. Ale nie, no to właśnie była taka... To taka no ja wiem, no załapałam ten żart z pewnym tak, opóźnieniem, nie, jakby ja no dotarło. Nie, no gdyby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, że zróbmy aplikację, czy były w ogóle jakieś takie pomysły, jakby ja nie do końca widzę, że to jest ten kierunek, dlatego właśnie, że, no, że jednak w tym temacie to książka to jest książka, tak? To jest ten obiekt papierowy, który musisz wziąć do ręki, który właśnie nie zacznie ci krzyczeć do ciebie, czy nie wyskoczy żadna reklama, tak? Jakby jaki jest sens, no właśnie. I poprzez samo to się jakby przestrajasz w inny trochę obieg, tak? I tak moja książka, którą pisałem, no w zasadzie pracowałem na nią 10 lat temu już, tak? No więc ja w pewnym sensie nie brałem uwagi, że tutaj będzie, pod uwagę, że będzie się ścigać o uwagę ludzi z aplikacjami i Clubhouse'em. Natomiast ona no, jakby zawiera w sobie tę ideę tak czy siak, że właśnie chodzi o to, żeby zajrzeć do pewnego tekstu, przeczytać fragment starożytnego autora, później współczesny autor, no, czyli ja w tym wypadku, co ma na ten temat do powiedzenia, jakby powtórzyć w sobie ten proces, tak? Taka była idea. Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że kiedy mówimy o apkach, to od razu jest to rozpraszanie. Bardzo lubię ten moment w twojej książce, który odniosłam sobie do tak zwanego multitaskingu, który jest hołubiony przez wiele firm, które wymagają od swoich pracowników, szczególnie jeszcze teraz w czasach pracy zdalnej, żeby wykonywali jedno zadanie. Myślami byli już w drugim, najlepiej w trzecim. W międzyczasie tak zwanym, ten międzyczas nie istnieje, ale teoretycznie w międzyczasie ogarniają jeszcze domową rzeczywistość, dzieci, edukację online i tak dalej. I stoicy mówią wprost, że taka zdolność do koncentracji na kilku rzeczach jednocześnie wcale nie jest błogosławieństwem, tylko jest przekleństwem. Możemy rozwinąć ten wątek? Możemy, ale ja już myślę na ten temat co innego niż myślałem w książce, a jak ty to mówiłaś, to jeszcze mi coś innego do głowy przyszło. Mianowicie taka złota myśl mi się ukuła, że w praktyce musimy multitaskować, natomiast no nie powinien być jednak multitasking ideą regulatywną. Bum, mądre słowo filozoficzne, więc od razu tłumaczę, co chodzi, że w praktyce, szczególnie oczywiście w czasach pandemii, w czasach pracy zdalnej i tak dalej, no multitasking i tak jest czymś, co wszyscy w jakimś stopniu musimy robić, a rodzice na pewno, zwłaszcza małych dzieci.
Więc jakby od tego tak czy siak się nie ucieknie. Natomiast no, należy się starać, bo jeżeli już w punkcie wyjścia sobie powiemy, że tak, trzeba multitaskować i robić 10 rzeczy na raz, no to będziemy mieć problem, tak? Bo jeżeli zaczniemy od wizji, że robimy tylko jedną rzecz w danej kolejności, tak jak napisałem w książce, no to w najgorszym razie jakby spadniemy z powrotem do tego wymuszonego multitaskingu. Ale jeżeli zaczniemy od planowania 10 rzeczy na raz, no to nie wiem nawet, gdzie skończymy, w jakimś po prostu kompletnym chaosie, tak? I to też nie jest, z jednej strony jest prawda oczywiście, że są środowiska, które jakby ciągle propsują ten multitasking, ale tutaj też się trochę to zmienia, tak, bo to są badania, które wyraźnie mówią, że efektywność spada, tak, i właśnie ciągłe rozpraszanie się, zwłaszcza w takiej ilości, tak, bo gdyby to chodziło o to, że ja, wiesz, że ja godzinę w tygodniu mam pomultitaskować, no to byłoby takie nawet bodźcujące ćwiczenie, ale no całe nasze życie współczesne, kolejna złota myśl właśnie, całe nasze życie współczesne jest jednym wielkim multitaskingiem, no i to jest problem, bo tego jest po prostu za dużo, więc raczej bym w tą stronę monotaskingu kierował, jeżeli nawet nie z powodów jakichś ultrazasadniczych, chociaż też takie są, to z powodów praktycznych. Wiesz, co sobie teraz wyobraziłam, że kiedy się spotkamy na przykład za 5 lat, kiedy będzie kolejne wznowienie twojej książki, to będziemy już w takiej technologii, że kiedy będziesz rzucał to hasło złota myśl, to będzie się pojawiała taka chmurka komiksowa nad twoją głową i od razu będzie, wiesz, taka do utrwalenia, a państwo będą sobie mogli to ściągać i chować do kieszeni. To by było coś. Ale to nie jesteśmy jakoś tak super daleko, tak? To wystarczyłoby, żeby był ktoś, kto to zrobi, jakby, że się naciśnie klawisz, a pewnie jest już jakby oprogramowanie, które byłoby to w stanie zrobić, więc jakby możliwości są tutaj nieskończone. To prawda. Słuchaj, to ja teraz się przybliżę na chwilę do Seneki, bo stwierdziłam, że moja chłopska filozofia, jak ją nazywam, nad którą cały czas pracuję, przede wszystkim w praktyce, żeby się nie martwić na zapas, kiedy widzę, że paraliżuje mnie strach przed czymś i lubię sobie projektować na przykład na kilka miesięcy wprost, jak się zakończy jakieś ważne dla mnie spotkanie, to myślę sobie, nie martw się teraz, jak się coś złego stanie, to zdążysz, po co się martwić dwa razy. I teraz cytuję państwu Senekę sprzed ponad 2000 lat, który powiedział coś takiego. Częściej się trapimy urojeniem, aniżeli czymś rzeczywistym. Radzę ci, byś nie czuł się nieszczęśliwy przedwcześnie. Wszak to, czego przeraziłeś się jako wiszącej nad twą głową groźby, może nie nastąpi nigdy, a przynajmniej nie nastąpiło dotychczas. Niektóre rzeczy przez to niepokoją nas bardziej niż powinny, niektóre dręczą wcześniej niż powinny, niektóre wreszcie nękają, choć wcale nie powinny. Seneka, listy moralne do Lucyliusza. No to teraz sprawdzam twój stoicyzm, Piotrze, w praktyce, bo oczywiście ja się... Znaczy, czegoś się dowiem teraz? Tak, bo ja bym chciała, żebyś dał takim ludziom jak ja i pewnie wiele osób po drugiej stronie pocieszenie, bo ja bym chciała znaleźć taką nadzieję, że ty też się łapiesz na tym, czasami przynajmniej w życiu, że mimo, że znasz to wszystko teoretycznie i uważasz tę całą filozofię za słuszną, to jednak łapiesz się na tym, może wcześniej niż inni, że znowu się zamartwiasz na zapas. I co robisz z takimi myślami, jeżeli tak jest, bo może zaprzeczysz za chwilę. No na pewno tak jest i w ogóle ja myślę, że obiecałaś, powiedziałaś, że mamy czas i możemy spokojnie porozmawiać, żeby wybrzmiały różne wątki, nie musimy się robić z tego setek telewizyjnych, więc jakby ja chętnie przyznam i wyjaśnię, że jakby to w ogóle nie jest tak, że chodzi o to, że ja jestem jakimś, Bóg wie, jakim mędrcem, który doznał oświecenia i teraz jest idealnym człowiekiem, który nie ma żadnych problemów i który w doskonały sposób realizuje doskonałe zasady i nie ma z tym żadnego problemu i wszyscy powinniście dokładnie tak samo robić według schematu. Przykładajcie ręce do radiobiorników teraz, jak Kaszpirowski. Adin, dwa, trzy. Czują państwo? Ja poczułam taki, wiesz, aż mnie zatrzymałeś. Wstrząs. Nie, więc jakby... Fundamentalne założenie tego nie jest takie, że ja jestem właśnie jakimś oświeconym mędrcem, który prawdy absolutne wykłada, tylko jakby może ja jakby przypomnę, w jaki sposób ta książka jest napisana, bo to może nie wszyscy państwo wiedzą. Ona nie jest ciągłym tekstem napisana, to nie jest tak, że ja po prostu 560 stron lania wody, tylko książka się składa z chyba 350 czy 400 prawie starannie przeze mnie wybranych fragmentów z dzieł starożytnych stoików, konkretnie z trzech prawie wyłącznie. Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza, które ja później komentuję, tak? Cała treść książki
jest zawarta w moich komentarzach. Tak? To jest taki tradycyjny, średniowieczny jeszcze sposób wypowiadania się nazywany ad literam, także poprzez komentarz do starszego tekstu. I tutaj w tym uważam, że jest głęboki sens, bo jakby książka jest zapisem mojego własnego dociekania tego, o co w tych starych tekstach chodziło, tak? Jakby o co chodzi w tym stoicyzmie. Ja to staram się odkryć, staram się to wyrazić współczesnym językiem poprzez współczesne pojęcia i jakby zapisuje i ten sam, cały ten proces właśnie zapisuje i przekazuje czytelnikowi, zapraszając czytelnika, państwa, was, tak, do tegoż właśnie, do robienia tego wspólnie, tak, do tego, żeby ten proces się powtórzył w państwu, tak, jakby proces odkrywania, odkopywania tego, więc książka nie jest napisana z jakiejś pozycji absolutnej wiedzy i oświeconego mędrca i jakby to mam wrażenie jest... No to sprawia, że jest ona jakoś tam popularna i że się cieszy, że się cieszy popularnością. Kropka. I to znaczy też, że no tak, ja się bardzo często zdarza się tak, że wymykają mi się te zasady, tak? Że nie funkcjonuje tak, jak wiem, że powinienem funkcjonować. No i to jest oczywiście problematyczne, natomiast jakby w tradycji stoickiej jest głęboko głęboko uświadomione i zakorzenione ta jakby skromność, tak? Seneka cytowany przez siebie, on wielokrotnie pisał, że teraz to nie ma już prawdziwych stoików, dziś prawdziwych stoików już nie ma, dziś, czyli w czasach Seneki, czyli na przełomie jakby tysiącleci, w sensie 2000 lat temu, bo tam Katon to był może stoikiem, ale ja Seneka to jestem tam tylko takim miernym uczniem. Gdzie ci tam... stoicy prawdziwi tacy, słuchaj teraz. No więc jakby mija kolejne 2000 lat, no jakby ten cykl się powtarza, tak? Jakby no my wiemy, że jesteśmy tylko adeptami w tej sztuce i to nie chodzi o to, co też podkreślam w książce, tak? No nie chodzi o to, że ten jest stoickim, że ten w tym wygrywa w tych stoickich zawodach, że się tak wyrażę, kto ten stan stoickości osiągnie, tylko ten, kto cały czas próbuje i się nie poddaje, tak? Jakby nic prostszego niż jakby właśnie odpaść od tej ściany i się zupełnie załamać, nie, no ten stoicyzm nie dla mnie, nie da rady. No, cała sztuka polega na tym, żeby jakby ponownie próbować, tak? I wtedy się coraz sprawniej i coraz lepiej wchodzi wyżej. No i tak jak mówię, no ja oczywiście nie jestem osobiście jakimś idealnym stoikiem, natomiast na pewno to dużo lepiej funkcjonuje niż właśnie 10-15 lat temu, zanim się w ogóle z tym zmierzyłem. Powiem ci, że jest sporo takich zaskakujących zdań w twojej książce. Podobno w mediach się świetnie sprzedaje na przykład seks i jakieś takie skojarzenia erotyczne. No to jedno mi przyszło do głowy. To nie ma takich w mojej książce. Jest nie ma. Takie zdanie, jest no piszesz całkowicie... o tym, że powinniśmy się zachowywać jak nimfomanki. My jako ludzie. Pamiętasz to zdanie? Świetne jest. W nowym jest, wydaniu jest też to zdanie takie. To no jest. Powinno być usunięte, ale pamiętam o co chodzi. To jest, nie, ale tam w tym miejscu miał być cytat z Wiktora Suworowa oryginalnie, nie wiem czy on też jest, czy nie ma go. Idea jest taka, że anegdota, dygresja, bo już pół godziny rozmawiamy, więc anegdota. Wiktor Suworow, nie wiem czy państwo kojarzą, to jest, czy był, znaczy jest, ale autor książek, który był szpiegiem, to znaczy agentem wywiadu sowieckiego, który w 1978 uciekł na Zachód i na Zachodzie zajął się pisaniem książek, w którym zdradza właśnie kulisy szkolenia szpiegów i różnych rzeczy w Związku Radzieckim. I jakby w jednej z jego książek, czyli jakby taka zupełnie randomowa lektura, ale właśnie trafiłem na taką myśl, która sobie jakby bardzo mi głęboko zapadła w pamięć, tak, że prawdziwy właśnie wywiadowca nie ma czasu przejmować się tym, że jakiś tam jeden kontakt czy potencjalny werbunek mu się nie uda, no bo ma tyle następnych właśnie osób do werbowania jakby na swojej liście i tyle następnych rzeczy, no że po prostu zajmuje się następną, a nie, jakby nie ma przestrzeni, nie ma czasu i nie ma sensu zajmować się tą rzeczą poprzednią, czyli jakby przejmować tym, że się nie udało. I to wydaje mi się ta szpiegowska metafora będzie tutaj lepsza niż ta erotyczno-nimfomańska, cokolwiek by w niej chodziło, że jakby dobrze skonstruowane życie to jest życie skonstruowane w ten sposób, że niepowodzenie na jakimkolwiek jednym polu nie staje się dla nas nigdy tego katastrofą ostateczną, tak? Bo mamy tyle innych tych pomysłów, tyle innych tych rzeczy, czy pól do działania, pól do rozwoju, no że po prostu no, przechodzimy, jakby machinalnie przechodzimy do następnego i nie mamy czasu się zajmować tym poprzednim. I
Jak mnie pytasz o to, jakim ja jestem stoikiem, no to ja myślę, że odpowiedź w skali 1-10 to tak zostawmy na 40-sekundowe wypowiedzi w telewizji. Natomiast tutaj myślę, że lepiej powiedzieć co innego, że właśnie są takie, i to nie jest tak, że to jest tylko dla mnie, to jest dla każdego myślę, że niektóre elementy komuś, czy jakby niektóre zasady jakoś lepiej komuś grają, a niektóre gorzej, tak? I w moim wypadku to, co teraz mówiliśmy właśnie o tym, żeby tą pulę pomysłów i rzeczy mieć szeroko rozstawioną, to się dobrze sprawdza, tak? Że ja w pewnym sensie nigdy nie mam tak, że, bo na przykład dostaję czasem pytanie, jak ja właściwie piszę książki, co się dzieje, jak nie mam natchnienia, czy jakiegoś tego typu. To jest pytanie dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo jakby nie mam takiego problemu nigdy. Ale nie dlatego, że jestem super mądry, super natchniony, czy nie wiadomo jaki, tylko dlatego, że właśnie bo ja od zawsze, faktycznie od kilkunastu lat, no funkcjonuję właśnie na mocy tej zasady, którą tu opisaliśmy, tak? Że tych pomysłów, zajawek, rzeczy wymyślonych do zrobienia, które można by pociągnąć, no mam tak dużo, że jeżeli jedna zostanie odhaczona, albo się nie uda, albo się coś z nią stanie, albo okoliczności uniemożliwią, no to po prostu się przechodzi na następne, a jakby tam ta nie jest problemem, tak? I to w moim wypadku tak bardzo naprawdę fajnie, ewidentnie działa. Ja czasami zerkam tutaj w bok, ale nie dlatego, że wiesz, coś jest ciekawszego z boku, tylko z boku mam od Państwa komentarze. Jesteśmy między innymi w Stambule, w Irlandii. Pozdrawiamy Pani Kasiu, Pani Agnieszko i kolejne pozdrowienia z Brukseli, Monika. Bardzo dziękuję, że Państwo są. Można zadawać pytania od razu. Rozmawiam, bo lubię. Jest to imperium, nad którym nie zachodzi słońce. Naprawdę. Szaleństwo. Nagram sobie to i słuchaj, będę odtwarzać. Powinno się w dymku tutaj pojawić. Ale powiedziałeś o tym, że nie czekasz na Wenę i przypomniały mi się słowa, które już tu nie raz, nie dwa przytaczałam Ewy Winnickiej, czyli świetnej reporterki, która powiedziała, że pisanie to jest po prostu trudny związek tyłka z krzesłem. I z tym by się chyba zgodzili stoicy, bo w książce się pojawia taki rozdział jak atomizacja działań, który pokazuje, że do każdego zadania, którego się podejmujemy, to może być napisanie książki, raportu, dokonanie przeprowadzki, bo każdy karton jednak trzeba powoli spakować, a nie myślę, że tu jest cały dom, tylko karton po kartonie. Więc skupmy się trochę na tej atomizacji i myślisz, że stoicy by przytaknęli, że pisanie to jest właśnie ten trudny związek tyłka z krzesłem, trzeba usiąść, siedzieć i pisać po prostu, bo ona sama nie przyjdzie, jeżeli coś takiego istnieje w ogóle. No więc wydaje mi się, że tu mówimy o dwóch rzeczach naraz. Jedna kwestia to jest, mówiąc mądrze, demitologizacja procesu twórczego, czyli właśnie mówienie rzeczy w rodzaju związek tyłka z krzesłem, albo że pisarstwo to jest zawód jak każdy inny, i tak dalej, i tak dalej. Czy jest jeszcze ta metafora, że pisanie powieści to jest heblowanie stołu, jakby odbrązowianie, demitologizowanie procesu twórczego. To jest jakby jedna rzecz i o tym, tylko po to się mi, żeby się nie ospały na mnie te książki, o tym mam oddzielną książkę w ogóle, o związkach twórczości artystycznej i stoicyzmu, czy jakby ze stoickiego punktu widzenia opisane, więc to jest też odrębny wątek, który możemy pociągnąć, ale tutaj tobie chodzi no, o coś trochę jednak innego, czyli o tą atomizację, tak? Ale atomizację w znaczeniu rozdrobnienia rzeczy w czasie. I to jest jakby zasada chyba słuszna i niepodważalna i z tym się zgodzą nie tylko stoicy, ale też wspomniani coachowie i wiele innych nurtów, że cokolwiek mamy zrobić, jeżeli czy to będzie napisanie książki, czy wychowanie dziecka, czy co tam jeszcze mówiłaś, przeprowadzka, tak? No to każda z tych rzeczy no należy ją rozłożyć na czynniki jakby nie tyle pierwsze, co na czynniki kolejne i po prostu jakby iść krok po kroku, tak? Dlatego, że no jakby wiadomo, jeżeli będziemy starali się ten niedosiężny horyzont cały czas ogarniać wzrokiem, no to jakby wymiękniemy być może, bo to się okaże zbyt duże. Jakby realny sens inwestowania czasu i energii no jest tylko w te wąskie kawałki krok po kroku, jak koraliki na nitce, wynoszenie poszczególnych kartonów, jakby odhaczanie tych kolejnych zadań, jakby w całej takiej no, prozowatości tego życia. Natomiast z punktu widzenia stoików, bo tak jak powiedziałem, no, z tym się wszyscy pewnie zgodzą, natomiast co jest specyficznie stoickiego w tej zasadzie? No, specyficznie stoickie jest to, że stoicy podkreślają, że tylko i wyłącznie ta rzecz, którą robimy w danej chwili, no, ona jest rzeczą od nas zależną. To co będę robił 9 dnia o godzinie 18, punkt 34 na mojej checkliście, no to do tego czasu to już może wybuchnąć wojna albo świat się skończyć, albo mogę umrzeć na COVID-a i jakby nie jest w mojej mocy decydowanie o tym. W mojej mocy jest tylko i wyłącznie postaranie się zrobić dobrze to, co robię w danej chwili, tak? I dlatego właśnie
no ten multitasking tutaj nie powinien mieć miejsca. Ideałem jest właśnie takie robienie krok po kroku, niezależnie jak duża to będzie, niezależnie od tego, jak duża to będzie rzecz, oczywiście dotyczy to też pisania. To bardzo ciekawy jest ten moment, przy tym się zatrzymajmy, co jest od nas zależne, co jest niezależne, bo powiedziałabym, że lektura twojej książki pokazuje, że my bardzo często żyjemy, przynajmniej według stoików, w takim poczuciu złudnej kontroli, czyli wydaje nam się, że na wiele rzeczy mamy jednak wpływ. No i tutaj stoicy mówią, że tak naprawdę to wpływ ma się na swoje myśli i swoje wyobrażenia, a poza tym, i tutaj poproszę trzy kropeczki dla ciebie, i wiesz, co mi się nasunęło podczas tej lektury? Nasunęła mi się myśl, a w zasadzie modlitwa o pogodę ducha, która bardzo często się pojawia na spotkaniach anonimowych alkoholików. Ja przypomnę, że tam jest taki zwrot o użyczenie pogody ducha, abyśmy mogli odróżniać to, czego nie możemy zmienić. Znaczy tam jest, jeszcze raz, tam nie, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. To jest. No to powiedzmy, na co my mamy wpływ, na co nie według stoików? Bo tak powszechnie to wydaje nam się, że jednak trochę więcej rzeczy ogarniamy, mówiąc kolokwialnie. To po kolei. Faktycznie jest ta modlitwa, o której powiedziałaś. Ona jest, to jest ciekawe, bo ona jest mylnie przypisywana Markowi Aureliuszowi. Tak? To znaczy Marek Aureliusz, na tyle, na ile go znamy, a znamy w zasadzie wszystko, co się zachowało, czyli niewiele, no nie ma nigdzie u niego w rozmyślaniach tej właśnie formuły, tak? Ale, no to jest jakby zmyślone, ale dobrze zmyślone, tak? Ale jest ona całkowicie markowo-aureliuszowa w swoim duchu, tak? Znaczy, gdyby jednak się okazało, że on coś takiego napisał, no to nie byłoby żadne zaskoczenie, bo to jest bardzo dobrze w tym duchu stoickim ujęte, tak? I to jest faktycznie modlitwa, znaczy modlitwa, no to jest ta formułka, którą się wygłasza na początek każdego spotkania AA. To jest jedno. Drugie. Ja nie do końca się zgadzam, że my żyjemy w duchu jakiejś takiej fałszywej pozytywności, tak? To znaczy myślę, że, znaczy oczywiście istnieje taki ruch właśnie, który każe wierzyć, że wszystko jest możliwe i że w jakimś takim naiwnym sensie i że wystarczy wierzyć i to się na pewno stanie rzeczywistością, ale czy poważni ludzie wierzą w to na serio? Jakby nie do końca jestem przekonany. Myślę, że jednak, że ta koncepcja, że raczej mniej rzeczy od nas tak naprawdę zależy niż więcej, no to no myślę, że dużo więcej ludzi tu by się pod nią podpisało. Nie możemy zrobić sondę wśród słuchaczy. Badania terenowe, poprosimy. Badanie terenowe, właśnie. Natomiast no wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszyscy myślą, że wszystko od niej zależy. To nie jest tak, że tutaj dokonujemy jakiejś radykalnego odkrycia. Ale nie, poczekaj, Piotr, bo mi chodzi niemniej, tylko o to, na przykład... Kiedy sobie czytałam książkę, to sobie pomyślałam, że jednak wiele osób żyje w takim przekonaniu, że jednak ma wpływ na przykład na swoje zdrowie, bo prowadzi się dobrze, tak, właśnie. Bo je elegancko, bo ćwiczy 7 razy dziennie, co akurat tak no, nie byłoby zdrowe, ale chodzi mi o to, że jednak żyją w takim przekonaniu, że ich bardzo konkretne postępowanie tak wpłynie na to, że będą się cieszyć dobrym zdrowiem, a stoicy mówią, no niekoniecznie. Tak, i jakby stoicka... To, co stoicy tu mówią, to nowum, ta taka paradoksalna, radykalna myśl stoików jest taka, że my powinniśmy się skupiać tylko na tych rzeczach, patrzeć na świat przez pryzmat tych rzeczy tylko, które zależą od nas stuprocentowo, tak? Że nie chodzi o to, żeby się sobie rozkminiać, czy właśnie zdrowie jest ode mnie, no bo zdrowie. Zdrowie to jest geny, przypadek i moje własne działania, tak? No i jakby jakie są proporcje. I stoicy mówią, że nie ma sensu się zastanawiać, czy to jest 30% mojego wkładu, a 70% genów, czy odwrotnie, bo jeżeli to nie jest 100% mojego wkładu, to po prostu jakby nie jest to ta kategoria, w której ja powinienem myśleć, tak? Powinienem raczej wyłowić sobie ze świata, czy ze swojego umysłu raczej, te rzeczy, na które ten 100% wpływ mam i na nich się skupić, czy mówiąc precyzyjnie, poprzez nie patrzeć na świat. I tak naprawdę no są trzy rzeczy, są tylko trzy takie rzeczy, dość takie obszerne, tak? Trzy zbiory rzeczy, mianowicie po pierwsze wartości, które my wyznajemy w życiu, bo proszę zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli ja na przykład, nie wiem, uważam, że ważne są dla mnie wartości chrześcijańskie,
albo jakiekolwiek inne, albo wartością jest to, żeby, nie wiem, wartością jest, nie wiem, punktualność choćby, tak? No to nie ma takiej siły na świecie, która by mnie mogła zmusić, jeżeli ja tego tak naprawdę w swoim sercu nie będę chciał, żebym ja od tego odstąpił, tak? Jakby jasne jest, że jeżeli, nie wiem, jestem wychowany w duchu chrześcijańskim, no to jest dużo większe prawdopodobieństwo, tak, że jestem w Polsce, to statystycznie jest dużo większe prawdopodobieństwo, niż jestem chrześcijaninem, tak, niż jak jestem wychowany w, nie wiem, w Nepalu, tak, czy w Egipcie. Tak samo z punktualnością, tak, to nie zależy ode mnie do końca, czy ja się na przykład na to spotkanie tutaj, no nie spóźniłem się, byłem o czasie, nawet pół godziny przed, ale no gdyby, nie wiem, gdyby był jakiś nagły wypadek, internet się popsuł czy coś takiego, to jakby nie zależy ode mnie w 100%, że w tym jednym konkretnym wypadku się nie spóźnię, ale ogólna zasada, że dla mnie rzeczą ważną, że dla mnie wartością jest punktualność, no tego żadne wydarzenie nie zmienią. Nie wiem, czy jakby widać ten myk, tak? Że chodzi o to, że no oczywiście ktoś może, nie wiem, przystawić pistolet do głowy i powiedzieć, że ty masz tam, nie wiem, przejść z chrześcijaństwa na, nie wiem, na buddyzm albo coś takiego, ale jakby jeżeli ja tego w swoim sercu nie będę chciał zrobić, no to nie zrobię, tak? Jakby to jest ta jedna rzecz, do której no nikt nas nie może tak naprawdę zmusić, a to jest, i to jest już bardzo, bardzo dużo, tak? Jakby cały myk polega na tym, żeby zauważyć, jak no bardzo duża przestrzeń się tutaj otwiera w chwili, kiedy pomyślimy o tym w ten sposób, tak? Jeżeli dla mnie wartością jest stoicyzm, no to nikt nie zmusi, być może mi się nie będzie udawało to życie po stoicku, to jest jasne, ale nikt mnie nie zmusi, żebym ja uznał Epikura za swojego idola, prawda? To jest jeden punkt. To ja teraz bym chciała się trochę bym teraz chciała podyskutować, bo były takie momenty w tej książce, kiedy sobie pomyślałam, wręcz się kłóciłam ze stoikami. Dobra, a to ja mogę, takich... może dokończę, przepraszam cię, że ci ten, to jeszcze bym dokończył, bo powiedziałem, że to trzy rzeczy, które, czy jakby trzy zbiory rzeczy, więc jeden, wartości, które uznajemy za dla nas ważne i które staramy się, których staramy się trzymać w życiu. Drugi, już nie rozwijając tak długo, cele, jakie w tym życiu sobie stawiamy, na podobnej zasadzie. No jeżeli moim celem jest, nie wiem, zostać mistrzem świata w czymś tam, no to nie, jakby być może nie zostanę, ale tego, że sam, że chcę być, chcę, żeby to był cel, no to tego mi nikt nie odbierze, nie zmusi. To drugie. A i po trzecie, kierunek, w jakim chcę zmieniać mój charakter, tak? Czy na przykład ta cecha punktualności, tutaj może znowu będzie przykładem. Być może ja mam ze swojej natury tak, że po prostu mam takie geny, że jestem spóźnialski, jakby zawsze zaśpię, nie jestem w stanie się zebrać, żeby być o określonej godzinie, ale starać się i jakiś progres robić zawsze mogę. I ten kierunek jest wszystkim. Kropka. Teraz możemy dyskutować. To ja sobie podyskutuję, zresztą jestem przekonana, że każdy z Państwa czytając tę książkę wyjmie z niej, powiem tak, dla siebie kompletnie inne fragmenty i przy innych się będzie wściekał, przy innych będzie przytakiwać głową, więc ja trafiłam na ten moment, kiedy stoicy radzą, żeby sobie wyobrażać wszystkie najgorsze scenariusze, jakie ci się mogą zdarzyć w życiu. Czyli na przykład to, że spali ci się dom, że stracisz bliskich, że cię wyrzucą z pracy, że będziesz chory na przykład na nowotwór. I ja jak sobie to wszystko wyobraziłam, to pomyślałam, matko jedyna, jeżeli ja bym teraz zaczęła o tym wszystkim myśleć, to po pierwsze odebrałabym sobie radość bycia tu i teraz, żyłabym w ciągłym poczuciu zagrożenia i nie sądzę jednak, żeby mnie to przygotowało na to, kiedy to wydarzenie się zdarzy, że ja będę spokojniejsza. Jak Piotr Stankiewicz się do tego odnosi i czy faktycznie, bo rozmawiamy o konkretach i o tym, że stoicyzm to jest sztuka życia, czy faktycznie zdarzają ci się takie wieczory, nie wiem, wybierasz sobie sobotę, godzinę 18 i dajesz sobie godzinę na wymyślenie najczarniejszych scenariuszy i jeszcze ma ci to sprawiać przyjemność? Dobra, mam odpowiedź. Odpowiedź na od poziomie osobistym jest taka, że oczywiście nie, bo ja w ogóle nie funkcjonuję w ten sposób, żeby sobie jakby wydelegowywać sobotę o godzinie 18, że będę myślał o tym albo o tamtym. Ja ten stoicyzm, no ja się z nim zajmuję od, jakby realnie studiuję stoicyzm od sierpnia 2006 roku, więc to jest prawie 15 lat i naprawdę już mam to mocno we krwi, w związku z tym ja tak jakby też nie potrzebuję, ale też nie funkcjonuję w ten sposób, by właśnie jakieś takie sloty wydzielać. Jeżeli miałem w sobotę o godzinie 18, miałbym wolny czas, to pewnie bym rzucił wszystko i poszedł do lasu sobie pochodzić, żeby odetchnąć świeżym powietrzem pod gołym niebem, bo zwłaszcza w pandemii jest to nam bardzo potrzebne. Więc u mnie to się dzieje w jakiś sposób bardziej organiczny, rozproszony, że ja nie jestem ci w stanie podać, jakby pokazać tabelki w Excelu, że oto ja o tej godzinie to ja robię to i to, takie ćwiczenia, później robię jeszcze co innego. To jakby
to dzieje się tak raczej we wszystkich momentach naraz, a nie jakby według tabelki. Ale oczywiście dla innych państwa może dziać się inaczej, jakby tutaj bez dogmatu, tak? Niech każdy robi tak, jak jemu czy jej pasuje. To na poziomie osobistym. Na poziomie jakby zasadniczym, no to jest tak, że w pewnym sensie to, co powiedziałeś, to jest taka, abstrakcyjnie mówiąc, odwrotność mindfulnessu, tak? To znaczy, że tak samo, odwrotność, ale też tożsamość, tak? Bo jakby tak samo jak w mindfulnessie nie chodzi w tym byciu, w uczeniu się jakby doświadczania tu i teraz, nie chodzi o to, żeby na zawsze być w tym tu i teraz, tak? W medytacji nie chodzi o to, żeby zawsze być w tu i teraz i żadne myśli nigdy nie oceniać, tylko żeby jakby nauczyć się tej umiejętności, tak? Jeżeli ja sobie medytuję tam, nie wiem, 10 minut dziennie, to znaczy, że ja te 10 minut dziennie mam jakby kształcić się w tym sposobie myślenia, żeby on mi później procentował przez pozostałą część dnia, tak? A to nie znaczy, że ja mam non-stop medytować, czy non-stop być jakoś tak zaślepiony tym tu i teraz. I jakby trochę tak samo, jakby z odwrotnym, jak to się ładnie mówi, z tym samym, w tym samym kierunku, ale z przeciwnym zwrotem jest z myśleniem o negatywnych scenariuszach, tak? Ja jak najbardziej mam mieć jakby w polu widzenia złe rzeczy, które się mogą stać, ale one nie mają być po to, jakby w polu takich możliwości, ale one nie mają być po to, żeby się zasmucić, wpaść w jakąś depresję, czy właśnie jakoś tak odebrać sobie ten smak życia i umiejętność bycia tu i teraz, tylko dokładnie odwrotnie. One mają dodać tego smaku życia, one mają sprawić, że bardziej docenimy to, co mamy w danej chwili, tak? Jakby, i o tym jest cały, jakby ten argument w książce dość dokładnie analizuje, jeżeli dobrze pamiętam, że właśnie nie należy tego mylić z pesymizmem, tak? To znaczy stoicy to, rozmowa o stoicyzmie to nie jest w ogóle rozmowa w kategoriach pesymizm, optymizm. Znaczy stoicy są optymistami w tym takim znaczeniu przenośnym, znaczy przenośnym, w tym znaczeniu, że uważają, że można być szczęśliwym i dobrze sobie radzić w życiu, ale tylko w tym sensie, tak? Stoicy to nie jest filozofia, która się rozgrywa w kategoriach wszystko będzie dobrze albo nic nie będzie dobrze, tak? To jakby nie o to chodzi, tak? I ta negatywna wizualizacja, bo to jest inna nazwa techniki tej, że to negatywna wizualizacja, ona absolutnie nie służy do tego, żeby się właśnie wpędzić w jakieś czarnowidztwo, tak? To właśnie chodzi o to, żeby te różne niekorzystne możliwości, tak jakby zagonić do pracy jakby po naszej stronie, a nie przeciwko nam. No wiesz, ale to teoretycznie ja rozumiem, że o to w tym chodzi, ale jeżeli człowiek to jakoś podłączy pod siebie, znając swoje na przykład inklinacje do tego, że z reguły jest na przykład czarnowidzem, to ja wręcz takie myślenie i wyobrażanie sobie co jakiś czas rzeczy, które mi się złe zdarzą, bym traktowała jednak jak samospełniającą się przepowiednię, że ja po prostu no właśnie, to przyciągnę. Mało tego, słuchaj, ja się uśmiechnęłam wczoraj, uśmiechnęłam, to był uśmiech taki tragikomiczny, przez łzy, chociaż to oczywiście sytuacja nie jest tragiczna, ona jest tragikomiczna, czyli najpierw przeczytałam twoją książkę, czyli teorię i pomyślałam sobie, kiedy zadzwonił następnego dnia telefon, że muszę się wyprowadzić ze swojego mieszkania, w którym mieszkam 6 lat, bo idzie na sprzedaż, to pomyślałam sobie, o i mam teraz stoicyzm w praktyce, nic w sumie tragicznego na szczęście się nie dzieje, ale jednak jest to duża zmiana w życiu i teraz podejdźmy do tego jak stoicy. Przecież to nie było ode mnie zależne, więc po prostu pakujesz manatki i się zwijasz. Ale chodzi mi o to, że faktycznie, czy to jest metoda dla każdego? Bo znam ludzi, którzy mają tak skonstruowaną głowę, że kiedy się zaczną zagłębiać w te czarne myśli, to one je po prostu wciągną jak bagno. Odpowiadam. Ja w ogóle nie uważam, że stoicyzm jest filozofią dla każdego. Dlatego też ja mówię o sobie, że jestem stoikiem reformowanym. I tak jest jeszcze innej książki, moje tytuł, właśnie stoicyzm reformowany, to jest ta fraza i jestem twórcą, mówiąc nieskromnie, tego pojęcia, bo właśnie chcę podkreślić, że dzisiejsze rozumienie, jakby serio brany stoicyzm dzisiaj, to nie jest tylko i wyłącznie powtarzanie tego, co napisał Marek Aureliusz, tutaj jak najbardziej potrzebne są różne, no nie chcę mówić odejścia do ortodoksji, ale różne przeformułowania. Jedną z rzeczy, która jest do przeformułowania, jest właśnie to, że starożytni, to jest jakby związane w ogóle z takim starożytnym sposobem myślenia, w którym w tym sensie mniej było miejsca na indywidualność, jakby oni uważali, że stoicyzm to jest najlepsza filozofia dla każdego i że wszyscy powinni być stoikami, że każdy będzie szczęśliwszy, jeśli będzie stoikiem i że idealny świat to jest świat samych stoików, tak?
to jakby w literaturze się pojawia. No, z mojego punktu widzenia to jest raczej tak, że świat sam, gdyby wszyscy byli stoikami, to byłby świat szalenie nudny, tak? No bo potrzebni są szaleni poeci, potrzebni są nudni architekci, potrzebni są jurodziwi szaleńcy różnego typu, bo inaczej świat po prostu byłby strasznie nudny. I to jest tak, że no są przypadki ludzi, którzy są tak skonstruowani, że oni swojego jakby spełnienia życiowego no szukają na innych drogach niż stoicyzm. I tu nie mam na myśli jakichś tam wulgarnych hedonistów, no bo to jest taki kompletnie trywialny przykład, ale właśnie ludzi oddających się twórczości, poetów romantycznych, tak? Ludzi oddających się twórczości artystycznej czy około artystycznej, którzy mogą z tym ideałem stoickim no nie do końca się zgadzać z różnych powodów. To jest też odrębny temat, który możemy pociągnąć. Więc ja w ogóle nie uważam, że stoicyzm jest dla każdego i że dla każdego jest obowiązkowy, natomiast uważam, że każdy, kto go spróbuje, no to jakby no nikt na tym nie straci, tak? To nie jest tak, że to jakby zawsze jest pewnym bonusem. Nie zawsze musimy iść za tym do końca, nie zawsze musimy zostać stoikami na całe życie, to nie do końca o to musi chodzić, ale zawsze, jeżeli się przez to przegryziemy, jeżeli tą książkę przeczytamy, no to będzie pewien nasz kapitał, do którego będziemy mogli wrócić. To jest raz? Chciałaś coś teraz... Czekam na dwa. Czekasz na dwa. Na dwa. I na, nie, to jest jakby to jest ta rzecz, którą przede wszystkim chciałem powiedzieć, tak, że to nie do końca jest tak, że to będzie dla każdego, że to musi być dla każdego. A konkretnie jeśli chodzi o te analizowanie negatywnych scenariuszy, no to tu jakby jest takie coś, co trochę jest jakby, ja to czuję, ale to nie do końca jest do przekazania w rozmowie. To jest jakby już ta rzecz, którą każdy musi sobie samemu wyćwiczyć, to znaczy, którą widać dopiero jakby w ćwiczeniu, w realnej próbie pomyślenia tego. Że to jest trochę coś innego, że ten pesymizm, tutaj jakieś się pojawia, Angelika pisze do nas komentarz, to tam śledzisz pewnie. Tak, mogę przeczytać. Pani Angelika pisze, mam wrażenie, no właśnie, że z tym martwieniem się na zapas jest znów jakiś element chęci kontroli. Kiedy się zdarzy w końcu coś złego, podświadomość podpowie, no tak, przecież wiedziałeś o tym, miałeś rację. Gdybyś się nie martwił, pojawiłby się element zaskoczenia. No właśnie, to mieliśmy powiedzieć o tym, że mamy książki do rozdania i że za najtrafniejszy komentarz prostoicki i za najcięższe działo antystoickie, że będzie książka do dostania. I to jakby to, co napisała pani Angelika, to jakby jest w tej pierwszej kategorii jest jedno z mocniejszych strzałów, bo faktycznie to jest tak, że jako żebyśmy się nie pogubili, tak? Jakby pani Angelika napisała coś takiego, że to czarnowidztwo w takim właśnie potocznym znaczeniu, że ludzie się zamartwiają, ono się w jakimś takim przewrotnym sensie, perwersyjnym wręcz bierze z takiej właśnie potrzeby kontroli nad światem. I to jest naprawdę, pani Angeliko, tutaj pani w coś trafia. Ja mam, nie mówię o sobie, tak poproszę trzy paczki Viagry, nie dla siebie, dla kolegi, tak jakby, tak samo tutaj. Mam takiego kolegę, który jest w moim świecie, on jest akurat rzeczywisty, nie wiem, oczywiście jakby zdradzę jego nazwiska, ale mam faktycznie takiego przyjaciela od no, prawie 20 lat, który jest takim dla mnie archetypem, wzorcem człowieka właśnie takiego przepełnionego czarnymi myślami, pesymistycznego, jakby ciągle istniejącego jakieś czarne wizje, przy tym szalenie sympatycznym, serdecznym i takim właśnie bratem łatą. Natomiast jakby wszystkie rozmowy z nim są jakby wypełnione właśnie takimi czarnymi treściami, co jest aż urocze. I obcując z nim właśnie od 20 lat i też jakby obcując sam ze sobą, no bo mam też oczywiście jakieś tam skłonności w tą stronę jak każdy, tylko mniejsze, jakby czuję tutaj, że to faktycznie jest tak, jak pisze pani Angelika, tak, że te czarne myśli, o których my mówimy w tym kontekście, one się biorą właśnie z próby takiej jakby wzięcia świata na logikę, tak, że ja tutaj teraz siedzę, jestem tak mądry, że ten świat jakby zrobi to, co ja sobie tutaj wymyśliłem, tak, no, wojna na Ukrainie, czy jakby build-up na granicy rosyjsko-ukraińskiej, tak, jest teraz tematem w polityce międzynarodowej, jakby powiedzmy, że siedzę i się zamartwiam, to no będzie na pewno wojna, a Putin teraz wykona atak na Kijów, czy tam na Ukrainę, tak. No i co to znaczy tak naprawdę? W pewnym sensie pani Angelika to naprawdę uderza w bingo, tak, bo to znaczy tyle, że ja jakby myślę o sobie tak wzniośle, czyli tak doniośle, że jestem takim macherem, że ja przewidzę, co ten Putin zrobi i on jakby grzecznie zrobi to, co ja przewidziałem, tak? I tu jest jakiś problem, tak, że faktycznie te czarne myśli się z tego biorą.
i jakby robiąc krok dalej, no w związku z tym jakby to, że one się często nie ziszczają, no to właśnie bierze się z tego, że my przeceniamy swoją własną pozycję, tak? Jakby świat nie jest na tyle logiczny, racjonalny, żeby uderzyć w nas właśnie w ten określony sposób, tak? Jakby półtora roku temu pewnie każdy z nas miał jakieś tam smutki i myślał, że to a to się uda albo nie uda, po czym bum, przyszedł COVID, jakby otworzyła się pula tysiąca nowych problemów, a jakby te przedcovidowe, no jakby zniknęły, tak? I jakby to w ten sposób działa. To wydaje mi się, że naprawdę ten komentarz pani Rylki jest dobry, a kończąc wątek rozpoczęty wcześniej, ja mam wrażenie właśnie z takiego doświadczenia osobistego, że tu jest jakaś różnica, tak? Że te myśli, właśnie te pesymistyczne, czarnowidztwo, to jakieś takie zamartwianie się w tym takim potocznym sensie, to, które miałeś na myśli, to jest jednak wyraźnie co innego niż to, co mają na myśli stoicy, tak? Że jakby u nich chodzi o jakby właśnie takie ujęcie tego w ryzy, tak? Że ja po to mam sobie uświadomić, że może, być może staną się złe rzeczy, żeby właśnie cieszyć się tym, że raczej jednak się nie staną, tak? No nie, może świat się jutro skończy, ale jakby myślę po tym nie po to, żeby się smucić, nie, o tym myślę, tylko żeby się cieszyć tym, że jednak na 99% się nie skończy. I że to właśnie ujęte w ramy pewnej logiki, no może dawać konstruktywny efekt. Pozdrawiamy pana Stanisława, który nas sobie teraz słucha nad Zalewem Zegrzeńskim. Bardzo przyjemne otoczenie. To ja teraz zatrzymam się przy temacie, którego zazwyczaj się boję. A muszę ci powiedzieć, że to jest rozdział, przy którym chyba najczęściej się uśmiechałam, paradoksalnie, ale w takim uśmiechu był spokój. Już się boję. Ja na przykład muszę ci powiedzieć, że w Lizbonie mam swoje ukochane miejsce i to jest tak zwany cmentarz przyjemności, tłumacząc to dosłownie na język polski, bo to jest takie miejsce niezwykłe, otoczone spokojem i ciszą, w którym rządzą te koty, bezszelestne, ale bardzo intensywnie obecne w tym miejscu. I podobnego uczucia doznałam przy lekturze właśnie rozdziału dotyczącego śmierci. Teraz pytanie też do państwa, bo ja się dzisiaj złapałam na tym, zapowiadając nasze spotkanie, że prawie już przeszło przez moje usta coś takiego, że wszyscy boimy się śmierci, a potem sobie pomyślałam, hej, przecież nie wszyscy. Więc pytanie do państwa, czy jest ktoś z państwa, kto się nie boi śmierci? Mówię o tej śmierci dotyczącej nas samych, nie naszych bliskich. To ja tak? się zgłaszam. Proszę. Czy wygrałem książkę? Nie boisz się śmierci, tak? No myślę, że nie w tym sensie, o który ci tutaj chodzi. A o jaki sens mi chodzi? No dobra, ale to może dajmy chwilę czytelnikom, żeby, czy komentującym. Jasne. Żeby ja sobie aż otworzę to wybitne dzieło na tym rozdziale o śmierci, który jest na stronie o właśnie. To ja mogę zacytować fragmenty twoje? No, proszę bardzo. No, przywołujesz między innymi Epikura, który w tej najzwięźlejszej wersji brzmiał mniej więcej tak, nie ma co bać się śmierci, bo jest ona poza naszym doświadczeniem, gdy tylko się pojawi, nas już nie ma. Bardzo lubię też te dalsze rozważania, że mądrego i dobrego życia nikt nam już nie zabierze, a jeśli nie umieliśmy dobrze i szczęśliwie żyć, no to strata jest niewielka w przypadku śmierci. No, ale najbardziej lubię te rozważania, bo nigdy moje myśli w tę stronę nie skręciły. Nie ja jest wiem, tak, że nigdy... Pusty, że nie tak, mogę? Przed urodzeniem. Tak. Tak, nigdy nie jest tak, bo jeszcze część z państwa pewnie nie czytała, więc będę zanęcać i podsycać apetyt na więcej. Nie jest tak, że nigdy nie doświadczyliśmy niebytu. Nieistnienie po śmierci jest bowiem dokładnie tym samym, co nieistnienie przed narodzeniem, a to każdy z nas ma już za sobą. Można wręcz powiedzieć, że dużo więcej mamy doświadczenia w nieistnieniu niż w życiu. Okay. Miliardy lat przeciw kilkudziesięciu, a bardzo lubię też twoje rozwinięcie, że można się przecież zacząć zastanawiać na przykład, gdzie byliśmy, kiedy się toczyła pierwsza wojna światowa, albo jak ktoś lubi większe odstępy czasowe, to na przykład, gdzie my byliśmy, gdy były dinozaury, i to w ogóle jakoś powoduje rodzaj jakiegoś takiego spokoju, przynajmniej u mnie coś takiego to wywołało. Państwo piszą, o proszę, ja się nie boję. Bardzo dziękuję za ten odzew. Kolejne komentarze. Beata, ja raczej się śmierci nie boję. Nie wiem, czy jestem na nią gotowa, ale wiem, że to jedyna absolutnie pewna rzecz w moim życiu. Pan Bartek, ten fragment z Epikura przesądza o sprawie. Śmierć Panie się Bartku, pojawi, pozdrawiam. Będzie. Pozdrawiam. To, co przed nią może być mniej ciekawe. Pozdrowienia. O, to jest bardzo ważny komentarz, o którym rozmawialiśmy przed naszym dzisiejszym już publicznym spotkaniem, prawda? I to, co napisała pani Małgorzata teraz, to co jest, to jest jakby, to będziemy drążyć. Bo to jest tak, że faktycznie jest ten argument, jakby żeby tutaj jakby w pewnym porządku.
Faktycznie jest tak, że jednym z rozdziałów mojej książki, która jest podzielona na rozdziały 28, bo tego w ogóle nie powiedzieliśmy, tak? 28 takich technik myślowych stoicyzmu. Jednym z nich, i tak się to się składa, że chyba to jest najdłuższy rozdział, bo tam jakby ciągle różne argumenty są mielone, to jest rozdział pod tytułem właśnie Nie bój się śmierci, który jest w całości poświęcony rekapitulacji tych sposobów, na jakie stoicy przywoływali, żeby się śmierci nie bać, których jest bardzo dużo. Jest jeden argument z Epikura, że śmierć się nie dotyczy, to jest taki trochę, no nie tego. Jest argument o tym, że nie należy się śmierci bać, bo nie długość życia nas powinna interesować, tylko jakby jakość czy stwórczość tego życia, że nie należy przedłużać życia za wszelką cenę, że cokolwiek osiągnęliśmy w życiu dobrego, to już tam śmierć nam nie odbierze, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest ten argument faktycznie, który też mi się podoba, ja czuję do niego tak zwaną miętę, bo to jeszcze w liceum sobie uświadomiłem, pamiętam, w liceum mieliśmy coś takiego, co się nazywało kafe faza, to było takie kółko filozoficzne, około filozoficzne, i tam się często spierałem z takim kolegą Ludwikiem, który właśnie z takich pozycji religijno-chrześcijańskich występował raczej i który właśnie zawsze mówił, że to jest przecież absurdalne, żeby jak umrzesz, to co, znikasz, no to jest niemożliwe do wyobrażenia sobie, że po śmierci ciebie nie ma, tak? No jakby jeden z głównych problemów filozofii generalnie. I będę, że w pewnym momencie tak dostałem takie olśnienia, że kurczę, przecież ty, Ludwiku, przed swoim urodzeniem no byłeś dokładnie w takim samym stanie. Ty nie musisz robić jakiegoś eksperymentu myślowego, co to znaczy, że nie istnieje po śmierci. Wystarczy sobie przypomnieć, gdzie byłeś w 1920 roku, tak? No właśnie, więc jakby i to jest jakby jak widzę, dla ciebie i dla mnie też, to jest dobry argument. Natomiast to jest argument przeciwko przeciwko koncepcji życia po śmierci, tak? W sensie życia pozagrobowego, a nie przeciwko lękowi śmierci, z lękiem śmierci. Fundamentalny problem, to jest dokładnie ten, który pani Małgorzata parę chwil temu powiedziała, mianowicie taki, że i to jest rzecz, która faktycznie się nie zmieniła w tych latach od pierwszego wydania tej książki, że ja sobie uświadomiłem, że w tym rozdziale o niebaniu się śmierci, no ja generalnie zrekapitulowałem te poglądy stoików tak swoimi słowami i jakby dodałem swoje rzeczy. Jakby oczywiście nie usuwałem tego rozdziału z drugiego wydania, no bo to byłoby trochę bez sensu, ale on idzie w jakimś sensie idzie trochę w próżnię, tak? To znaczy wydaje mi się, czy jakby im starszy jestem, a propos wieku, tak? Im starszy jestem, tym bardziej jestem przekonany, że my się nie boimy śmierci, własnej śmierci jako właśnie kresu życia, tego, że nas nie będzie. Jakby realnie rzecz biorąc, to nie jest, czy przynajmniej nie jest najczęściej taki powód do naszego jakiegoś egzystencjalnego, to nie jest tak, że budzi nas w nocy myśl, że jej, umrę i mnie nie będzie. Wydaje mi się, że to po prostu nie jest dobrze postawiony problem. Problem, który, lęk, który jest, to jest po pierwsze lęk o różne nieszczęścia, które się nam, to co mówiliśmy wcześniej, tak? Czyli raczej lęk o choroby, starość, niedołężność, czy generalnie nieszczęścia, które mogą nas spotkać tu w tym życiu jeszcze przed śmiercią, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to jest lęk o śmierć bliskich osób, nie mnie samego, tylko właśnie tych innych, tak? I tu jest ten trochę paradoks, że śmierć innego wydaje się tak naprawdę bardziej problematyczna niż śmierć moja własna. I w tym znaczeniu ten rozdziałik właśnie Nie bój się śmierci, jakby wydaje mi się, że to jest taka trochę jakby no dobra artyleria wyciągnięta i tam no to jest najdłuższy rozdział, tam jakby dużo jest takiego bum, 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 tylko że jakby to jest obrona przed przeciwnikiem, który nie nadchodzi chyba, przynajmniej w moim wypadku z tamtej strony. Nie wiem, jakby jeżeli państwo w komentarzach tu teraz napiszą, że wszyscy właśnie się boją śmierci, że to spędza sens powiek, no to dobra, okej, no to super, no to w takim razie książka jest mądrzejsza niż autor. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu trochę źle postawiony problem i to no jakby stoicy też go w starożytności trochę źle stawiali, argumentując właśnie w tą stronę.
Ja bardzo dziękuję Państwu za te komentarze, bo faktycznie pokazują, że każdy z nas myśli trochę inaczej. Tutaj widzę, że Państwo piszą właśnie o tym, że boją się o śmierć swoich bliskich albo boją się o to, jak sobie ich No bliscy właśnie. poradzą po ich śmierci. Ale pojawił się też taki komentarz, który mi mignął, więc nie przytoczę imienia. Jedna z pani napisała bardzo ważną rzecz, która też jest istotnym wątkiem w Twojej książce. Pani napisała, że bardziej boję się śmierci za życia. I to jest bardzo ciekawy wątek, jeżeli chodzi o stoików, którzy mówią wprost, przekładając to na współczesną wersję, że czasami nawet jeżeli ktoś na tabliczce, na nagrobku będzie miał na przykład żył lat 90, to może się okazać, że tak naprawdę to on żył może z 30, a po 30 gdzieś umarł właśnie za życia. Możemy ten wątek u stoików rozwinąć? No tak, Bo inaczej, oczywiście. jeżeli nie mierzymy się za bary ze swoim życiem, to życie się staje według stoików zwykłym trwaniem. To jakby ja myślę, że ty masz na myśli ten fragment Seneki, w którym on mówi taki długi, barwny cytat, który ja przytaczam, że weźmy kogoś z gromady starców, o już setny albo i więcej rok ciąży na twoich barkach, no i zapytajmy go, ile czasu on poświęcił na służbę wojskową, na służbę tam na stanowiskach państwowych, ile czasu poświęcił na przyjemności, na kochanki, na robienie zakupów, na tysiąc innych rzeczy. Jak od tego wieku 100 lat odliczymy ten wiek, który spędził na tych rzeczach i zostanie nam tylko to, co spędził, co poświęcił samemu sobie, no to zostanie nam tam, że umrze niemowlęciem tak naprawdę, bo tego czasu nie poświęcił. I to jest oczywiście prawda, tak? Znaczy stoicy i tutaj jakby stricte tej linii stoickiej się będę trzymać, że no właśnie życie, najpełniejsze życie, no to jest właśnie życie po stoicku, tak? Znaczy stosowanie tych zasad umożliwia, znaczy w ten sposób, stosowanie tych zasad, które opisałem w książce, umożliwia nam najpełniejsze, najbardziej efektywne, najbardziej twórcze życie, największą realizację naszego potencjału, kimkolwiek będziemy, tak? W zdecydowanej większości wypadków. Tak, no bo jeżeli jesteśmy tam właśnie, nie wiem, romantycznym poetą albo wulgarnym hedonistą, no to może ten stoicyzm faktycznie nie jest dla nas, ale jednak w większości wypadków, większość tych wymiarów przestrzeni człowieczeństwa właśnie po stoicyzm da nam największe szanse, żeby zrealizować. I w ten sposób unikniemy tej smutnej sytuacji, w której właśnie no niby przeżyliśmy tam 90 lat, no ale się okazuje, że to było takie... No i to jakby stoicyzm jest tutaj jakby takim drogowskazem, jak to próbować osiągnąć. Minęła nam, słuchaj, godzina, nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale powiedziałam, że nie przywiązujemy do czasu w tej rozmowie, tylko dajemy przestrzeń, żeby każde słowo faktycznie miało czas, żeby wybrzmieć, ale przy czasie się zatrzymajmy. Bardzo lubię ten rozdział i przyznaję Ci, że sama nad tym pracuję od początku tego roku, żeby dużo uważniej niż na przykład swoim finansom przyglądać się temu, jak gospodaruję własnym czasem. I piszesz tak, lubimy starać się dbać o finanse, za to dużo mniej roztropnie gospodarujemy tym, co jest od nich stokroć cenniejsze, mianowicie naszym czasem i energią. Nagminnie inwestujemy je w sprawy, które nie są ich warte, poświęcamy całe godziny i dni rzeczom, które nie są warte minut. Nieprawda, że życie jest krótkie, ale prawdą jest, że sami je sobie skracamy. Skracamy je, marnując dany nam czas na rzeczy błahe i zbędne. Szanujmy czas, a na pewno nam go wystarczy. I proponujesz takie proste ćwiczenie, ja przyznaję, że taki zeszycik sobie założę, żeby zrobić taką tabelkę, na co ten czas poświęcamy. I jedno proste zdanie mnie tak otrzeźwiło, że jak mamy rachunki finansowe, to mamy przychód i rozchód, a tutaj no, nikt nam nie dorzuci dodatkowego czasu, więc tym bardziej skrupulatnie warto sobie to rozrysowywać. Miałeś w ogóle w swoim życiu zawodowym taki moment takiego przebudzenia, żeby na przykład nie łapać 12 srok za ogon, tylko stwierdzić, że ten twój czas jest za cenny i wolisz na przykład zrobić jedno większe zlecenie i odpuścić tą drobnicę, która powoduje, że twoja energia w pewnym momencie jest już na poziomie zero. To zacznę od końca i dobre pytanie, bo się zacząłem zastanawiać. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, ale ten ostatnie pytanie mnie trochę zaskoczyło i tutaj jest... Od tego tu jestem. Czy ja się... Właśnie, widzisz, to ja nie... chyba nie... jakby ze względu na specyfikę tego, co robię, to jakby chyba mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym jakoś tak masowo... Znaczy, trudno powiedzieć. Ja mam raczej poczucie, że staram się przykładać wagę do jakby jakości tego, co robię, jakby w kategoriach jakości bardziej niż ilości, tak? To znaczy raczej myślę, że jeżeli to mi zaczyna wchodzić na jakość tego, co robię, to wtedy czuję, że tu albo ówdzie muszę odpuścić. Jakby w kategorii taka czysto ilościowa właśnie w zawodzie takim twórczym, to nie do końca jest to, o co chodzi.
To raz. Dwa, jakby to wszystko, co powiedziałaś. Tak jest, to jest taka, i to nie ja wymyśliłem, tak? To jest Epikteta albo Seneki, Epiktet albo Seneka, Seneka chyba, tak z ducha tego wnioskuję wstecznie. Mam fragment Seneki, słuchaj. No właśnie, rzecz no ma się Seneki, następująco, no nie otrzymaliśmy życia krótkiego, lecz czynimy je krótkim, tak pod względem zaś jego posiadania nie jesteśmy nędzarzami, ale marnotrawcami. Tak, i to jest tak, że jakby ta metafora, czy jakby ten schemat myślenia, że z finansami, że z czasem powinno być tak jak z finansami, no jest bardzo, myślę, trafne, tak, zwłaszcza w naszych czasach, Wiem, że w ogóle być może nas tutaj coś mi mówi, że mogą nas słuchać czytelnicy bloga Jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego, także pozdrawiam. I to może być zwłaszcza w tym środowisku, może być to czytelna metafora, ale właśnie chyba czytelna dla wszystkich, tak? Bo jakby no my jesteśmy jednak wychowani w takim duchu, w którym jakby to jest oczywiste, że nikt nie chce rozdawać swoich pieniędzy, jakby no, nikt nie hasła do swojego konta internetowego, no nikt nie napisze na Facebooku. To właściwie jest dobra w sumie metafora, tak? Jakby nikt nie napisze na Facebooku przecież hasła do swojego konta, tak? Bo by mu natychmiast wszystko zostało zabrane, tak? Rozkradzione. A przecież czymże innym jest, chciałbym się powiedzieć, no w ogóle funkcjonowanie na Facebooku, tak? Jeżeli ja sobie wchodzę na tego Facebooka i sobie zaczynam scrollować, no to jest przecież dokładnie to, tak? Jakby ja wystawiam się na strzał, żeby zostać obrabowanym, może nie z pieniędzy, ale z no, tego godziny czy jakiejś tam objętości czasu, którą mam, no bo zaraz zacznie się jakiś flame, ktoś coś napisał, muszę sprawdzić, wejść, odpowiedzieć i jakby i to mnie wsysa. I to jest jakby dokładnie to, ta sama uważność, co do której jesteśmy wychowani i jakoś tam przyzwyczajeni, że powinniśmy wobec pieniędzy mieć i wobec spraw finansowych, no to powinna być wobec naszego czasu, żebyśmy go po prostu nie trwonili na głupoty. Znaczy, myślę, że to też trzeba rozszerzyć tak, i to myślę jest jakby oczywiste, tak? Tylko że chyba trzeba rozszerzyć ten czas, tak? W sensie, że nie tylko o czas chodzi, w sensie bezwzględnej w tym wszystkim, o czym tutaj mówimy, to nie tylko chodzi o czas w znaczeniu no właśnie takiej fizycznej wielkości, bezwzględnej liczby godzin, minut, dni i tak dalej, tylko też chodzi o taką jakby uważność czy energię psychiczną. I to znów, wydaje mi się, że w czasach obecnych, pandemicznych, widać szczególnie mocno, no, że każdy z nas ma jakby liczba godzin w dobie jest ograniczona, no to jest oczywiste, ale ograniczona jest też liczba godzin jakby konstruktywnych, które są jakby wyższą wartością niż tamte, tak? Jakby uważnie robić rzeczy, twórczo pracować, no ja jestem w stanie robić tylko tyle a tyle godzin w dniu czy tygodniu. Jeżeli zacznę tą liczbę systematycznie przekraczać i jakby będę na tym jakby rezerwie jechał długo, no to jakby zacznę uderzać w ścianę, tak? Nie jestem w stanie tego pomnożyć. Nawet jeżeli jakby mam fizycznie ten czas, że go mam jeszcze tam 2 godziny na coś, no to jakby może już mi nie starczyć uwagi, żebym ja, nie wiem, z córką się bawił wystarczająco uważnie, czy coś napisał dobrze, czy miał jakieś wartościowe, czy coś w ogóle wartościowego zrobić. Także ten czas jakby zaczyna się rozsypywać w czas takiej niskiej jakości, tak? Bo jakby niby mam go, ale już wiem, że nic konstruktywnego nie zrobię. I w pewnym sensie to w ten sposób o tym trzeba myśleć, że nie tylko czas w znaczeniu minut i godzin, ale właśnie taka uważność, energia psychiczna, której każdy z nas ma tylko ograniczoną ilość i ona nigdy nie będzie rozszerzana w nieskończoność, więc na to trzeba uważać. Bardzo podoba mi się w stoicyzmie to, że trzeba wziąć po prostu życie w swoje ręce. Podoba mi się to zdanie o tym, żeby skończyć z kwękaniem, bo z tego kwękania nic nie przychodzi, faktycznie to jest strata energii. Jest taki fragment, kiedy piszesz: nie ma sensu oburzać się, że kontrahenci nie dotrzymują terminów, a klientów jest mniej niż byśmy chcieli. Takie są bowiem reguły gry. Jeśli ich nie akceptujemy, powinniśmy znaleźć sobie posadę w budżetówce. I doskonale to rozumiem. Myślę, że z tym się identyfikuje wielu freelancerów, że są plusy sytuacji, kiedy jesteś sobie panem, powiedzmy, czyli masz tę wolność dobierania współpracowników. No, budżetówka powoduje, że ten przelew jest zawsze tam do któregoś dnia w miesiącu, ale jednocześnie jesteś bardzo mocno ograniczony przez schematy i nie masz aż takiego wpływu na to, co chcesz robić. I tutaj przechodzimy do zagadnienia, które się nazywa takim stwarzaniem alternatywnych światów, tak? Alternatyw, żeby zdecydować, czy jestem w tym życiu szczęśliwy. Jeżeli nie, no to trzeba coś z tym zrobić, albo przynajmniej przestać narzekać, bo od tego narzekania nic się nie zmieni.
Dobra, to są dwie rzeczy. Ja wiem, że bo myśmy zdradzę tutaj, nie będę zdradzał, co mówiliśmy, ale zdradzę czytelnika, że już wczoraj mieliśmy taką mikrorundę ustaleń technicznych i już wtedy mi powiedziałeś, że to zdanie o tym, żeby przestać kwękać, to ci się bardzo podoba. I to chyba sformułowanie jest jakby z mojego tekstu, ale znów sama idea jest wyjęta z Marka Aureliusza, tak? Że on tam mówi, że dosyć małpiarstwa, czy Tak. dosyć użalania się. Więc jakby to jest stricte Ale stoickie. Epiktet mówi jeszcze lepiej, że jeżeli masz, za przeproszeniem, tam było chyba smarki z nosa, to po to masz ręce, żeby je wytrzeć, a nie jęczeć, że masz smarki z nosa. To do tego stopnia jest język tam Tak, jakby poprowadzony. to jest tak, że ja korzystam z tych trzech stoików: Marek Aureliusz, Epiktet, Seneka, i oni jakby mają trzy różne tak naprawdę sposoby bycia stoikami. Oni w ogóle byli tak historycznie rzecz biorąc, oni byli z zupełnie różnych jakby parafii, no parafii, anachronizm, ale z trzech różnych bogów rzymskich się wzięli, to znaczy Marek Aureliusz, jak pewnie Państwo wiedzą, był cesarzem rzymskim, tak? Czyli był na samym topie. Seneka był oligarchą na dworze Nerona, oligarchą używając dzisiejszego terminu, i przez pewien czas w ogóle de facto sprawował władzę cesarską, ale później łaska się skończyła pańska i dostał rozkaz popełnienia samobójstwa, mówiąc wprost. A z kolei Epiktet urodził się jako niewolnik i był wyzwoleńcem, tak? Był wyzwolony. No ale jakby był na samych dołach tej hierarchii społecznej, więc jakby ci trzej autorzy, oni są z trzech różnych zupełnie miejsc w życiu i oni są też, jakby mają trzy różne takie style opowiadania o tym stoicyzmie, bo Epiktet i każdy z nich jest różny i jakby one też tak fajnie trafiają do właśnie trochę w różne gusta, tak, pokazują, że to może się dziać na różne sposoby, mówiąc tak najkrócej, Epiktet jest taką właśnie dosyć soczystą gawędą, znaczy gawędą, no jakby to jest wykład filozoficzny, ale jest on taki soczysty, właśnie takie sformułowania, że lecą ci smarki, to wytrzyj je, chłopku, ogarnij się, jakby Niemrawcze, tam jest też takie słowo niemrawcze, tak, bo to piękne. jest też przekład, nie pamiętam autora, Kumanowicza, przekład jest jeszcze z lat 50., tak, czyli jest tam cała ilość barwnych słów, więc jest w ten sposób powiedziane. Seneka to jest taki bardzo medialny, mówiąc dzisiejszym językiem, filozof, właśnie wysmakowane, pełne okresy zdaniowe, efektowne, dopracowane, taki, no widać, że jakby z wyższych sfer, Na a z kolei TEDx, na TEDx się byś się sprawdził, nie? niech Czy pomyślę, no nie? tak, z nich trzech to Seneca najbardziej, znaczy to jakby to nie jest takie, to nie, TEDx jest taki pointy, TEDx jest taki zwarty bardzo tego, a ten Seneca jednak lubi taką długą wypowiedź, więc to w sensie długości nie, ale jakby w sensie takiej medialności, efektowności, to tak. A Marek Aureliusz z kolei jest taki bardziej poetycki i bardziej napełniony takim, no już quasi trochę religijnym duchem obcowania z rozumem kosmicznym i w tę stronę. Więc to są jakby trzy różne sposoby mówienia o tym. Teraz wracając, ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno do tego czasu, że bo ty pytałaś o jakby te wątki, pytałaś parę razy, jak to tam u mnie. No ja na pewno mogę powiedzieć u mnie, że jest jedna rzecz, mianowicie, że właśnie przy wykonywaniu zawodu twórczego, tak zwanego, czyli przy robieniu takich rzeczy mocno angażujących, no jakby szczególnie mocno widać ten podział, że no niektóre rzeczy da się zrobić tylko będąc w tym takim wyższym trybie świadomości, tak? I że ten jakby tu nie ma walenia młotkiem w jakiś tam w taśmę produkcyjną, tylko jakby ta różnica między czasem wysokiej jakości a tym gorszym, no jest wyraźna, tak? To niektórzy to nazywają natchnieniem, no ja nie nazywam tego natchnieniem, ale jakby tutaj widać, jakby czuć. Ja teraz skończę nową książkę i jakby bardzo wyraźnie widzę, że jest to angażujące w jakimś takim bardzo wyczerpującym, bardzo. Przepraszam. Dobranoc. Hej. Dobranoc, my też Cię pozdrawiamy. Że jest to bardzo angażujące, jakby wysysające siły właśnie poprzez to, że ta energia psychiczna bardzo wysokiej jakości jest zużywana. Więc to jeszcze byłoby to. I teraz jakbyś mogła przypomnieć, jaki był jeszcze wątek, który został, bo już. No i teraz mnie załatwiłeś też, No wiesz? właśnie. Ha!
Rozmawialiśmy o tych różnych czasach, tak? Poczekaj, bo ja już sobie przywróciłam na kolejną kartkę, a już wiem. Zacznij jedną Już stronę. wiem, już wiem, już wiem. To był wątek freelancerów i tego, że jak ci się. No, tworzenie alternatyw. A, więc Generalnie gra. to był ten Tak, wątek, na jest, którym się tak, tylko skupiliśmy. że ja chyba nie od strony alternatyw to bym tutaj ujął, tylko od strony tej właśnie gry. To są dwa rozdziały w tej mojej książce i to znów jest rozwijanie pewnego języka, który zaproponowali starożytni stoicy, że no wszystko na świecie trochę jest grą, tak? Odbywa się według pewnych reguł i no my musimy grać według tych reguł, jakie są. I w tym takim starożytnym, ortodoksyjnym sformułowaniu no oni podkreślają, że jakby nie my określamy, jaka rola nam przypadła w udziale, tak? Że my tylko musimy grać według tego, co nam przypadło. I tu jest to, w czym ja się trochę różnię od tych starożytnych, ten właśnie stoicyzm reformowany. Jakby wydaje mi się, że dzisiaj to jakby pole manewru mamy dużo większe niż się mogło wydawać w starożytności, tak? To znaczy powiedzieć, że my tylko że nie mamy na nic wpływu i tylko musimy odgrywać tą rolę, która nam przypadła w udziale, no to jest takie trochę jednak no, fatalistyczne czy wręcz niewolnicze myślenie i to może trochę prowadzić na manowce. Więc jakby pole do jakby wyboru tych gier w życiu, no mamy jednak pewne mamy, tak? Natomiast to, co jakby pozostaje w mocy na pewno, to jest to, że jakby granie w grę przy jednoczesnym podważaniu reguł tej gry na jakimś głębokim poziomie jest absurdalne. I tutaj chciałem przytoczyć jakby przykład, który jest dla mnie takim archetypem przykładu tutaj, mianowicie Tomasz Mazur, czyli inny autor stoicki polski, który tak się składa, był promotorem mojej pracy magisterskiej już no, naście, nie naście, tam 11 lat temu. On kiedyś, nie pamiętam czym, na seminarium powiedział, czy napisał w książce, że to jest tak, że jeżeli wychodzi na boisko drużyna, Tomasz zawsze używa przykładów koszykarskich, bo to był jego ulubiony sport, więc będę się tego trzymał, że jeżeli wychodzi na boisko i zaczyna się mecz koszykówki, no i jest drużyna, jeżeli ta drużyna, wyobraźmy sobie taką sytuację, że trener w szatni powiedział tym zawodnikom, koszykarzom, ujawnił im tę wielką prawdę o życiu, że przepisy gry w koszykówkę, czyli tam, że nie wolno nosić piłki, tylko trzeba kozłować, że nie wolno je kopać nogą i tak dalej, że te przepisy nie pochodzą z Pisma Świętego, nie pochodzą z jakiejś księgi wszechświata czy spraw natury, nie są dane od Boga, tylko są pewną konwencją. Ludzie się umówili, że na tym polega gra w koszykówkę, tak? I że wyobraźmy sobie, że oni jakby dopiero teraz się o tym dowiadują. No to co się stanie? Jeżeli oni wyjdą na boisko i zaczną jakby celowo podważać reguły tej gry, zaczną kopać tą piłkę, pluć na przeciwników, jakby robić te wszystkie, popełniać wszystkie faule, no to wtedy mecz się nie odbędzie, tak? Idea meczu jakby polega na tym, że wszyscy jakby przyjmujemy tą konwencję, że trzymamy się tych przepisów, nawet jeżeli wiemy, że, czy być może zwłaszcza jeżeli wiemy, że one są arbitralne, tak? I stoicy mówią, że jakby cały świat ludzki jest właśnie taką jedną wielką grą, tak? I ci, którzy wychodzą na boisko i właśnie podporządkowo zgadzają się na reguły tej gry właśnie po to, żeby ten mecz się odbył, nawet nie po to, żeby wygrać, ale w ogóle, żeby mogła zaistnieć ta gra, no to są właśnie stoicy. A z drugiej strony, jeżeli po przeciwnej stronie będzie drużyna, której idea, że te prawa są arbitralne i że to jest tylko konwencja, że im to rozsadzi umysły i po prostu nie będą w stanie niczego o niczym innym myśleć i zaczną jakby dla samej radochy celowo tylko podważać te reguły i rozwalać grę, to będą filozofowie cyniccy z kolei. Cyniccy w tym starożytnym znaczeniu starożytnej szkoły, a nie współczesnego słowa cynizm. I ta metafora, myślę, jest bardzo, bardzo dobra, tak? Bo to jest tak, że faktycznie w bardzo wielu przypadkach no, jest absurdem robienie czegoś, granie w pewną grę, a wszystko w społeczeństwie jest pewną grą, i jednocześnie podważanie tego. I to jest coś, czego naprawdę tutaj bym się trzymał. Ale czuję, że pytanie jakieś nadchodzi z twojej strony. Nadchodzi, słuchaj, kolejne pytanie, chociaż przypomniałeś mi takiego mojego znajomego, który miał taki zwyczaj, że regularnie narzekał na pracę, którą wykonuje i podsuwałam mu kilka rozwiązań i zawsze miałam wrażenie, że bawimy się w zabawę tak, ale, bo on mówił tak, masz rację, ale
i wymyślał jakieś już najbardziej kosmiczne sytuacje, żeby nie przyznać jednak racji, żeby przede wszystkim nie zmienić tego. I w pewnym momencie powiem, że ograniczyłam kontakty, bo już miałam dość słuchania, że jest tak źle, ale nie można nic zrobić, żeby było lepiej. Chciałabym teraz zapytać Państwa, którzy są z nami po drugiej stronie, jak często sami w swojej pracy, w życiu prywatnym stykacie się z hejtem, bo pomyślałam sobie, że od stoików też się można czegoś bardzo ważnego nauczyć, bo ty piszesz, Piotrze, coś takiego, że źródłem przyjemności tych, którzy hejtują, nas obrażają, nie jest samo obrażanie, ale dopiero cierpienie, jakie uda się takim, a nie innym hasłem wywołać. Kto obraża, ten lubi widzieć, że jego słowa nie są grochem rzucanym o ścianę, lubi czuć, że przynoszą one skutek i sprawiają ból. Wniosek stąd jest jasny. Nauczmy się przerywać tę pętlę. Więc jak nauczyć się przerywać taką pętlę? Bo jest taka zasada, no może mało elegancko brzmiąca, nie karm troli na przykład na Facebooku, na YouTubie, gdziekolwiek, gdzie spotykasz się nie z konstruktywną krytyką, bo na taką jest zawsze miejsce, ale z czymś, co na przykład odnosi się, nie wiem, do twojego wyglądu, do sposobu zachowania. No ewidentnie jest czymś, co po prostu ma wywołać burzę, a cel jest jasny, zranienie kogoś. No to jak przerwać taką pętlę? Znaczy, po pierwsze, ja bym rozróżnił trolling od hejtingu, od hejtu. Troll i hejter to jednak są dwie różne postawy. I troll to jest postać, która no, może być wkurzająca, ale to jest jednak jakby cel działania trolla. I tu to, co przeczytałaś, to jest raczej o hejterze, a nie o trollu. Tak. Cel działania trolla jest czymś, to jest co innego. To, o, i teraz jest... Opowiedz jest, mi o trollu, teraz słuchaj, jestem bardzo ciekawa. Słuchaj, no. To, co ja powiedziałem przed chwilą, co dr Tomasz Mazur na tym seminarium mówi w 2007, to musiał być 8 albo 7 rok, to w pewnym sensie nie są cynicy ci filozofowie tam, tylko to są trollerzy, jak ktoś mówi właściwie, to są ci trolle. Możemy sobie stworzyć troli Ludzie, no. Którzy jakby same uświadomienie sobie, że rzeczy są konwencjonalne i że te konwencje da się rozbić. Ludzie, którzy, Jaś Kapela, książka Dobry Troll, tak? Ludzie, którzy, znaczy po prostu kompulsywny przymus rozbijania tych konwencji dla samej radości pokazywania, że da się je rozbić, to są właśnie, kiedyś byśmy powiedzieli, że to są filozofowie cynicy, dzisiaj powiemy, że to są trolle, tak? Tylko, że troll przy całej przy całej tej irytacji, którą może budzić, no może mieć też pewne konstruktywne cele, tak? Znaczy on może pokazywać pewne rzeczy, których się nie da pokazać w inny sposób, no podczas gdy hejter, no to jest już takie czysto, czysto destruktywne. No i cóż, w ciągu 10 lat, które minęły od pokazania się tej książki, no ja się stałem jakoś tam osobą publiczną, jakoś tam znany, w związku z tym dorobiłem się jakiegoś tam swojego gronka, małego grona hejterów. Krzysztof, a wiesz, że to jest sukces, to jest znak sukcesu. I to jest jeden znak sukcesu, a z drugiej strony jakby ja myślę, że tu się w tym sensie nie da nic dodać do tego, co powiedzieli ci starożytni stoicy, tak? Czyli i to jest to, co powiedziałeś, czyli żeby przerwać tą pętlę. Jeżeli mówimy o czystym hejcie, tak? O kimś, kto hejtuje dla hejtowania, no to on robi to po to, żeby się poczuć lepiej. Jeżeli my damy mu, pokażemy, że nas to nie rusza, i to można na różne sposoby pokazywać, od czystej ignorancji, po prostu obojętności. Od pozdrowień nie? Też twoich przed chwilą serdecznych. Od pozdrowień, od ignorancji, od obojętności, po pozdrowieniach, takie żartobliwe formy ogrywania tego. Jeżeli zobaczymy, że to nie, jeżeli on zobaczy, że to nie przynosi rezultatu, no to jakby pójdzie hejtować kogoś innego, bo jakby hejter chce jakby taniej satysfakcji z cudzego nieszczęścia. Jeżeli zobaczy, że u niej nie dostanie, no to u nas jej nie dostanie, no to jakby jest wolny rynek do hejtowania i pójdzie hejtować kogoś innego. I to tak po prostu działa i też moje doświadczenie tutaj by się z tym zgadzało. A na jeszcze innym poziomie, no to jest też tak, że wiesz, no jakby trzeba mieć czas i energię na zajmowanie się hejterami. Jeżeli tego czasu i energii nie masz, no to po prostu się tym nie zajmujesz, bo to jakoś wydarza się poza tobą. Bardzo ciekawy jest ten wątek dotyczący też tego, że czasami ignorancja też jest w cenie, czyli po prostu nie musisz wiedzieć wszystkiego na swój temat i to naprawdę będzie zdrowsze. No tak, jakby w przypadku hejterów to się idealnie zgadza. No ja nie jestem w stanie śledzić wszystkiego, co jakby w ogóle tego nie robi, jakby nie uważam, że to jest byłby cel pożądany, żeby śledzić wszystko, co się o mnie tam napisze w przestrzeni publicznej. W związku z tym, jeżeli coś przyszło złego, to no przykro mi, nawet nie wiem.
Drodzy Państwo, to do tych, którzy do nas dołączyli niedawno, Piotr Stankiewicz dzisiaj razem z nami. To spotkanie cały czas możecie udostępnić na swojej osi czasu. Wystarczy kliknąć ten guzik, który jest pod tymi oknami, w których nas widać, udostępni. I kolejny wątek, jakoś bardzo mi bliski, bo myślę, że każdy z nas przynajmniej od czasu do czasu, no, jeżeli ma siebie określić, to jednak w pewnej mierze przyzna, że składa się z wątpliwości. No i trzeba bardzo uważać, żeby jednak być, jak to się mówi ładnie w psychologii, wewnątrz sterowalnym, a nie zewnątrz sterowalnym. I tu jest cudowny Marek Aureliusz i jego rozmyślania, który zapisał coś takiego. Często się dziwiłem, jak to każdy siebie więcej miłuje niż innych, a swój własny sąd o sobie ceni mniej niż sąd innych. Możemy rozwinąć ten wątek? Bo to jest absurd w sumie, który dociera dzięki tobie do mnie, że faktycznie lubimy mieć na przykład ostatnie zdanie w dyskusji, ale jednak czujemy się pewnie, kiedy ktoś na przykład potwierdzi, że nie wiem, napisałam dobrą książkę, zrobiłam dobry program i to, że na przykład mam takie przeczucie, że było tak czy siak, to jest mniej ważne niż to, co ktoś powie na zewnątrz. To jest smutna prawda. Oczywiście, no Markowi Aureliuszowi chodzi o to, że wszyscy się uważamy za najmądrzejszych, tak? Może nie literalnie wszyscy, ale mamy takie poczucie, że no ja to jestem taki mądry, wyrafinowany, wielowymiarowy człowiek, a inni to jest jakieś tam tło dookoła, że tam sobie są, bo muszą być, no ale generalnie ja to jestem ja, a reszta to jest jakiś tam właśnie, no właśnie, jakiś tam tłumek dookoła mnie. Ja na pewno jestem najmądrzejszy, moje zdanie najbardziej się liczy, jak jest jakaś dyskusja, to jeżeli ja wyciągnę argument, no to musi być argument, który jest decydujący. Z jednej strony, tak to wygląda z jednej strony, a z drugiej strony mam jakieś takie szalone poczucie własnej wyjątkowości, jakiejś takiej nadprzeciętności. A z drugiej strony, jakby wszyscy jesteśmy jednak mega, mega wrażliwi, i mega potrzebujemy tych ocen z zewnątrz, tak? Kiedy chodzi o ocenę samych siebie, no to nagle się okazuje, że lajki na Facebooku albo opinie jakichś kompletnie nieznanych nam ludzi w internecie, no mają jakby ogromne znaczenie dla naszego well-beingu psychicznego. No i to jest jednak zaskakujące, tak? W sensie tu jest, tak biorąc to czysto intelektualnie, jakby jakiś ufoludek przyleciał, tak, znaczy, kurczę, no człowiek to strasznie dziwny byt, tak, z jednej strony no uważa, że jest najmądrzejszy, każdego tam w tym internecie by zgasił jak peta i w ogóle w każdej dyskusji musi być najmądrzejszy, a z drugiej strony jakby jest tak szalenie wrażliwy na te opinie innych, że to jest jakaś sprzeczność, ale niestety tak właśnie umysł człowieka działa, bo człowiek nie jest w punkcie wyjścia istotą przesadnie racjonalną i stoicy no właśnie tego nas uczą, żeby z tego wychodzić. Tak? Z jednej strony absolutnie nie musimy się popisywać i jakby w każdej dyskusji być górą i opowiadać wszędzie wobec, że się znamy na wszystkim i że jesteśmy najlepsi, a z drugiej strony, no i przede wszystkim z tej strony, jakby musimy nauczyć się cenić własne zdanie na własny temat, a jakby no nie polegać na opiniach innych, a niestety na tych opiniach innych wszyscy ciągle za bardzo polegamy. No i to sformułowanie, że trzeba być wewnątrz sterownym, no jest oczywiście przepiękne. To w mojej książce to się nazywa po prostu bądź autonomiczny, tak? No ale to idea jest ta sama, tak? Autos nomos, że jakby, że ja sam dla siebie jestem źródłem zasad, praw, oczekiwań, które chcę spełniać, a nie czekam, aż one przyjdą z zewnątrz. To jest oczywiście w jakimś stopniu iluzja, tak? No bo nie da się nigdy zrobić tego tak do końca w 100%, no ale właśnie o to chodzi, żeby przynajmniej wiedzieć świadomie, skąd te impulsy idą i umieć je kontrolować, a jeżeli nie kontrolować, to przynajmniej jakoś tak przesterowywać. To podoba mi się jeszcze zasada ostrego cięcia, tak ją sobie roboczo nazwałam, czyli jeżeli postanawiamy zacząć nowe życie, to stare musimy cisnąć w ogień, raz i nieodwołalnie, kropka. Nie wiem, czy Państwo mają podobne skojarzenia, ale od razu sobie pomyślałam o jakichś takich związkach, które nam nie służyły. To faktycznie zostawianie na przykład zdjęcia ukochanego, numeru telefonu, to nigdy nie były dobre pomysły, bo człowiek gdzieś wracał tymi myślami i ty piszesz o tym w jasny sposób, że też kiepskie życie, które kiedyś prowadziliśmy, to wcale nie musi być obciążenie, może być nasza siła. Piszesz tak. Przeciwnie, w tym właśnie nasza siła, że dotąd żyliśmy źle. To właśnie dzięki temu mamy się od czego odbić. Mamy swego rodzaju trampolinę, która może nas wyrzucić. Do góry oczywiście. To nie jest wcale przekleństwo i niepotrzebny balast, a raczej ostroga, źródło naszej siły. Byliśmy tam, byliśmy w świecie minusu, żyliśmy tak, jak już żyć nie chcemy. I właśnie dzięki temu będziemy mogli się zmienić. Właśnie dzięki temu mamy siłę, energię i motywację do tego, by to stare życie porzucić. Jak ci idzie, Piotrze, w takim razie w praktyce takie ucinanie rzeczy, które możemy nazwać tak psychologicznie rzeczy, czy sprawy, ludzie toksyczni, tak? To jest łatwe, czy nie?
Czy praktyka tutaj czyni W mistrza moim znowu? wypadku tutaj nie, podstawowym przykładem nie są ludzie toksyczni, tylko jest alkohol. Ja tak się składa, że od no, 12, 11 lat i paru miesięcy nie piję alkoholu. Gratulacje. Dziękuję. I to jest jakby dobry przykład, dlatego że no, w polskich warunkach jest to przykład nośny, bo myślę, że wielu jest to jakby dynamiką. Jest w stanie się jest w stanie się utożsamić. I tutaj, no oczywiście, to jest dokładnie to, tak? No, że jakby jak już to pamiętam, że właśnie to był w pociągu ze Szklarskiej Poręby do Warszawy Wschodniej, właśnie ostatnie piwo w życiu wypiłem, no i później już absolutna abstynencja. I to jest dla mnie taki bardzo wyraźny przykład tego, że zrobienie tego w sposób ostry i taki zdecydowany, no jest jedynym sensownym rozwiązaniem, dlatego że trwanie w półśrodkach, tak? No, trwanie w półśrodkach jest trwaniem w tym jakby przeszłym życiu, tak? Jakby teorie, są jakby różne teorie na temat leczenia uzależnień i jakby dominująca do jakiegoś czasu temu, bo właśnie ta teoria, że jakby jedynym sensownym celem jest stuprocentowa abstynencja, czy to będzie alkohol, czy to będzie jakieś inne uzależnienie. Dzisiaj się jakby pojawi, co coraz szerzej są słyszalne też głosy, że niekoniecznie tak musi być, że właśnie różne formy redukcji szkód i jakby uczenia się kontroli mogą być sensowne. No jakby w moim wypadku jednak ten pierwszy model, tak? Zwłaszcza jeżeli to no, nie chodzi tylko o jakiś jeden problem, czy to będzie alkohol, czy to będzie papierosy, czy to będzie coś innego, ale chodzi o pewien właśnie szerszy proces zmieniania życia na lepsze, no to właśnie ważne jest, żeby to było takie dobitne, tak? Żebyśmy mogli sobie powiedzieć, że ucinamy wszystkie rzeczy, które się z danym problemem wiążą i przechodzimy na nowy etap. Więc to w moim wypadku jest ten przykład. No jest to, myślę, coś, co na pewno się udało i na pewno bardzo dużo mi dało. Jeżeli chodzi o ludzi, no to ja myślę, że powiem tak, myślę, że w obecnej chwili mało mam, jeżeli chodzi o ludzi, to trochę jest inaczej, myślę, że w obecnej chwili mało mam w swoim otoczeniu osób toksycznych, ale to nie jest dlatego, że dokonałem jakichś radykalnych cięć, bo może na mnie dokonano, tylko ja nie widziałem o tym, ja tylko raczej po prostu już jestem na tyle chyba dojrzały i ogarnięty, że czuję natychmiast, kto jest toksyczny, a kto nietoksyczny, no i z osobami toksycznymi po prostu no, nie wchodzę w bliższe zażyłości, więc później nie ma problemu, bo nie ma co ucinać. To pytanie podstawowe, które po twojej książce człowiek sobie musi zadać, to jest pytanie o to, czy jest zadowolony ze swojego życia, czy wiedzie życie szczęśliwe. I zdałam sobie sprawę z tego, o czym mówi wiele osób teraz w trakcie pandemii, kiedy zostaliśmy jakby siłowo zatrzymani. Wiele osób mówi to wprost i myślę, że to już jest wielki plus, że jesteśmy w stanie to przyznać, że żyliśmy taką siłą rozpędu. I tutaj przychodzi mi w sukurs Seneka, który mówi, dla żeglarza, który nie wie, do jakiego portu podąża, niepomyślny jest każdy wiatr. Pytanie, jak często sobie warto aktualizować taką wiedzę, odpowiedź na to pytanie? Bo czasami się orientujemy, że coś, co było dla nas ważne, nie wiem, 5 lat temu, nagle tę ważność straciło, a my dalej jesteśmy w tym samym kołowrotku. Jak często aktualizujesz pytanie, czy jest ci dobrze w życiu? Nie, to jakby ja odpowiem jakby z innej beczki. Bo powiedziałaś już o pandemii. Skoro padło to słowo, to pociągnę. Ja myślę, że pandemia pokazała bardzo wielu ludziom na bardzo wielu różnych sposobach. I jakby z różnym stopniem tragikomizmu, bo czasami to stricte tragicznie czy bardzo smutno wychodziło, a czasami no, raczej w taki sposób humorystyczny, no, że to życie, które wiedliśmy i to, jak ono było skonstruowane przed pandemią dotąd, jakby całymi latami, no nie byłoby najmniej życiem satysfakcjonującym, tak? To znaczy, no jakby zewsząd są historie o tym, że no są, jakby było mnóstwo par, które niby były ze sobą szczęśliwe i jakby fajnie funkcjonujące, ale w momencie, kiedy się okazało, że jest lockdown i trzeba przez wiele tygodni, jeśli nie miesięcy, siedzieć zamkniętym w czterech ścianach, jeszcze nie daj Boże z dzieckiem, to nagle się okazuje, no, że ci ludzie nie mają ze sobą o czym rozmawiać albo w ogóle się nie znoszą, bo kompletnie nie są w stanie razem funkcjonować, dlatego że ich życie opierało się na rzeczach zewnętrznych, mówiąc po stoicku, tak? Na tym, że na takie czy nie inne, nie wiem, aktywności, że się chodziło na jakieś imprezy, robiło to, a tamto, tak? Że była pewna zewnętrzna konwencja, no, w ramach której się funkcjonowało. Natomiast w momencie, kiedy boom, przyszedł COVID
i tą konwencję wyłączył i zostawił to jakby nagie życie. I to jeszcze takie ściśnięte, jak w gwieździe neutronowej, jakby bardzo mocno przyciśnięte tym COVID-em, to nagle się okazało, że to bynajmniej nie jest satysfakcjonujące. No i jakby ja znam dwucyfrową liczbę rozstań rozwodów ze swojego otoczenia, ze swojej bańki społecznej, i to jest jakby statystycznie, to jest i wszystko w COVID-zie, tak, i statystycznie to jest bardzo dużo. I to jest jakby niewątpliwie przykład tego, że tą aktualizację robimy za rzadko, tak? To znaczy za rzadko, to znaczy robimy ją wtedy, kiedy wymuszą to okoliczności. I stoickie przesłanie nie jest takie, że trzeba co pół roku rozstawać się z partnerem czy partnerką i zacząć wszystko od nowa i aktualizować. Natomiast stoickie przesłanie jest takie, że trzeba to robić świadomie i to jakby w sposób wewnątrz sterowny, czyli nie dopiero wtedy, kiedy przyjdzie COVID i po prostu zmiecie wszystko z planszy, tylko jakby z własnego wyboru, raz na czas jakiś. I tu częstotliwość, no to już zależy od okoliczności i trybu życia danej jednostki. Natomiast no, chodzi o to, żeby to zrobić jakby na własnych zasadach i wtedy, kiedy nam to jest potrzebne i nam to pasuje. I to jest coś, co jakby rzadko się dzieje, prawda? Bo jakby z reguły te wszystkie doświadczenia graniczne, tak, sytuacje kryzysowe, jakby biorą się stąd, że nie wiem, jakieś, nie wiem, choroba w rodzinie, powiedzmy, odpukać, tak? To jakby ona jakby poza tym, że generuje problem medyczny, to generuje bardzo dużo problemu psychologicznego, tak? Ale problem psychologiczny nie bierze się z samej choroby, tylko bierze się stąd, że nagle podniesione do tysięcznej potęgi zostają wszystkie te problemy z komunikacją i z innymi rzeczami, które były zawsze, tylko jakby no, umieliśmy ich nie widzieć, no bo warunki były lajtowe. Warunki przestały być lajtowe, no to nie da się od tego uciekać i bum, jest kryzys. I to jest coś, co właśnie trzeba by robić bardziej wewnątrz sterownie, a nie tylko pod wpływem ciężkich okoliczności. Piotrze, przypomnijmy jeszcze, do kogo trafią dzisiaj dwie książki, bo ty powiedziałeś o takich dwóch pociskach, które powinny tutaj słownych trafić. Jeden, który ma być, rozumiem, prostoicki, czyli the best of stoicyzm, tak? Czyli to, co z państwem współgra i co najbardziej z nauki stoików współgra z waszym życiem. A druga kategoria, to rozumiem, że będą punktowane te komentarze, które będą no, podważać jakąś spójność stoików. O to chodzi? Nie, no dobrze, to twój program, to ty decydujesz, ale taka ja ci powiedziałam, że tutaj wiesz, mówimy, że tutaj się ja bawimy, myślę, wiesz, to, w cyferki, a to jest ciekawsze. To była pani Małgorzata bodajże, tak. Powiedziała, że te jakby nadmiar zamartwiania się wynika z takiej patologicznej potrzeby kontroli. I to mi się wydaje dobrym kandydatem na taki ściśle stoicki komentarz, to co mówiliśmy wcześniej, tak, że jakby że ja sobie uzurpuję prawo, że ja przewidzę przyszłość. Natomiast ten antystoicki, to jeszcze chyba czekamy, tak? Czy bo ja to nie miałem podglądu na. Będziemy śledzić, dajemy Państwu czas nawet do piątku, wtedy spokojnie będziemy mogli sobie prześledzić też komentarze, te, które też się będą pojawiać już po transmisji live, bo wiem, że spora część z Państwa sobie potem odtwarza nasze spotkania. Słuchaj, zatrzymajmy się przy Senece po raz kolejny, o pokoju ducha. Ja napisałam tak w zapowiedzi, że Seneca mnie uczy odpoczywać i myślę, że pandemia przyniosła coś dobrego, jeżeli chodzi na przykład o relacje w pracy dotyczące tego, czy przychodzimy do pracy, kiedy jesteśmy chorzy. Ja myślę o sytuacjach oczywiście przedpandemicznych, kiedy pewnie nie raz, nie dwa byłeś świadkiem tego, że ludzie zażywali ferweksy, teraflu, cudawianki, żeby tylko przyjść do tej pracy i skończyć, zarazić pół oczywiście towarzystwa, które z nami pracuje, ale za wszelką cenę nie poddają się chorobie, nawet w reklamach to widać. Przewiń chorobę, w ogóle od razu się stajesz niewyraźny. Nie mam czasu na choroby, było takie kiedyś. Dokładnie, co jest absurdalne, a teraz mam wrażenie, że to jest faktycznie jedna rzecz, która nam może zostać, że telefon, w którym informujesz, że jesteś chory, nawet jeżeli masz test negatywny, wszyscy ci mówią, zostań w domu. I to jest ten plus. Natomiast wrócę do Seneki, który pisze coś takiego. Przede wszystkim trzeba właściwie ocenić swoje siły, ponieważ bardzo często myślimy, że potrafimy więcej niż możemy wykonać. Jeden doznał porażki wskutek zbyt wielkiej ufności w swoją wymowę, drugi liczył na dochody z majątku większe niż mógł je otrzymać, trzeci zbyt wytężoną pracą doprowadził wątłe ciało do ostatecznej ruiny. To skupmy się nad tym wątłym ciałem, bo myślę, że to jest rzecz, nad którą bardzo rzadko się zatrzymujemy. To jest kolejna rzecz, nad którą pracuję w tym roku, żeby w kalendarzu wpisywać czas na odpoczynek. Bo jeżeli on nie znajdzie się w kalendarzu fizycznie, w formie, nie wiem,
randki, spaceru, kina, spotkania z przyjaciółmi. To jest najłatwiejsza rzecz, którą łatwo wyrzucić z głowy. O, nowe zlecenie, to wiecie co, nie pójdę już na ten spacer. To jest tak strasznie przesuwalne. Ja pisałem teksty o tym i taka rzecz, bo ty w tej naszej rozmowie jakby pytanie, które najczęściej, od którego najczęściej uciekam, czy jakby typ pytania, który tak trochę się obok traktuje, to są takie osobiste. Co ja robię? Czy ja w sobotę 18 to tam robię takie... Więc jakby tutaj nadrobię, bo tutaj mam konkretną rzecz do powiedzenia. Ja od jakiegoś czasu mam taki tutaj w naszym gospodarstwie domowym, mamy, że się tak wyrażę, mamy taki myk, że co sobotę, znaczy w zasadzie tak, no to jakby najczęściej to jest sobota, cały dzień, na cały dzień wybywamy z domu i to jakby żeby, albo po prostu jakiś spacer, ale spacer w sensie, że nie wiem, 7 godzin chodzenia po jakimś tam lesie, albo że jedziemy, nie wiem, 100 kilometrów w dowolną stronę i tam sobie chodzimy i wracamy dopiero wieczorem, żeby był ten jakby moment wyjęcia całego jednego dnia, jakby szabat, który służy temu, że żebyśmy sobie przypomnieli, że świat się bez nas nie zawali, to jest bardzo naprawdę mądra głowa to wymyśliła. I to jest jakby, zwłaszcza w połączeniu z tym takim outdooryzmem, tak, żeby to jednak było ileś godzin na świeżym powietrzu, zrobienie czegoś, spacer dookoła jeziora, tak, jakby tutaj pandemia, polecam, jest taki tekst Nano Wyprawy, jak Państwo zgooglujecie, to na pewno od razu wyskoczy, w którym właśnie o tym mówię, tak, że zwłaszcza pandemia to podkreśla, że też nie musimy myśleć w kategoriach, że trzeba pojechać do jakiejś Himalaje czy na jakąś Islandię, bo tam to jest fajnie, jest turystyka, no nie, wystarczy pojechać do sąsiedniego powiatu i tam też są fajne rzeczy i miejsca, tylko trzeba umieć ich szukać, tak, a pandemia akurat nas zmusiła do szukania ich i to jest taki trochę plus. Więc to jest to i takiego zwyczaju, żeby jakby jeden dzień w tygodniu był takim całkowitym wyrwaniem się z życia, no to jak najbardziej polecam. Dobrze, i to powiedziawszy, wiesz, no, jest też tak, że możemy brać łatwiej zostawać w domu z pracą, no bo też pracujemy zdalnie często cały czas, więc to też nie rozwiązuje problemu, no bo często jest tak, że jesteś chora, ale i tak coś musisz zrobić, tylko że robisz to z domu. Więc nawet nie tyle chodzi o to, czy to będzie L4, czy nie L4, ale chodzi o to o jakby pewne nastawienie. I wiesz, ja nie wydaje wiem, mi co to jest w ogóle L4, Piotr, ja nie z budżetówki. To jest metafora, tak? To jest metafora na jakby oficjalnie sankcjonowany czas, w którym się nie pracuje. I w pewnym sensie chodzi o to, żeby umieć być na takim psychicznym, wewnętrznym L4 od czasu do czasu samemu, tak? Żeby sobie samemu jakby samemu dawać ten czas, w którym się rzeczy nie robi, bo praca, rzeczy pracowych, bo praca we współczesnym świecie i jakby pandemia tutaj no, podniosła to do sześcianu, ale też to były rzeczy, które się już działy wcześniej, tak? No, praca ma tendencję do rozlewania się, tak? Do rozlewania się, do kolonizowania życia prywatnego w sensie czasowym, bo każdy jest pod komórką, przecież cały czas zawsze nam może zadzwonić, a w pandemii jak weszła praca zdalna, no to też w sensie fizycznym, tak, no bo że przestrzeń jest skolonizowana, jak w jednym pokoju mama pracuje, w drugim tata, w trzecim dzieci uczą się przez, nie wiem, robią, mają zdalny WF, tak, więc jakby to też jest kolonizacja taka w sensie przestrzennym i to jest oczywiście duży, duży problem. Czuję, że coś chcesz powiedzieć teraz, czy wydawało mi się? Ja chciałam Państwu powiedzieć, że mamy jeszcze kwadrans naszego spotkania, bo zdałam sobie sprawę, wiesz, że Państwo mogą jutro też iść do pracy, a tu jest 22:16, ale mówię tylko o tym dlatego, żeby Państwo, jeżeli mają pytania gdzieś na końcu języka, to proszę na koniec klawiatury je przenieść i ja z przyjemnością je Piotrowi przekażę. Piotr, ja Ci też chciałam przede wszystkim podziękować za to, że Marek Aureliusz, Seneka, Epiktet, czyli myśliciele, którzy jakoś zawsze w mojej głowie byli na pomniku, na zamknięci w jakieś sztywne ramy encyklopedii od do, stali się takimi mężczyznami z krwi i kości, z którymi faktycznie minęliśmy się w czasie, ale to spotkanie dzięki Tobie było możliwe. Dowiedziałam się też dzięki Twojej książce, skąd w ogóle się wzięło na przykład powiedzenie pieniądze nie śmierdzą. Moglibyśmy rozwinąć tę myśl, bo ja nie wiedziałam, szczerze mówiąc, skąd takie, a nie inne powiedzenie weszło do naszego języka. No pieniądze nie śmierdzą, pecunia non olet, tak, po łacinie, wzięło się stąd, to nawet w Panu Tadeuszu jest przytoczone, że któryś z rzymskich cesarzy, chyba Wespazjan, ale nie pamiętam, ale chyba Wespazjan, tak. Opodatkował publiczne toalety, znaczy publiczne, jakiś rodzaj toalet,
w starożytnym Rzymie i jakby krytyka tego była taka, no że właśnie to pieniądze sto, ale nawet będzie, że pieniądze nie śmierdzą. Ale jakby, bo jakby to też nie do końca rozumiem związek. Ja i chciałem do tej pracy. Ja myślę, że jedną rzecz w tym sensie. W tym tutaj związku nie było, to była luźna, wiesz, impresja. To była luźna, że się rozbiłam. Nie, nic nie rozbija się. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tej pracy, mianowicie taką, że wszystko się stało dwuwymiarowe. Wszystko się w dzisiejszym świecie pandemicznym, zoomowym, sprowadziło do tego, że się siedzi przed. Jakby pewien rodzaj pracy już przed pandemią polega na tym, że się siedzi i klika w komputerze, mówiąc przenośnie, a w pandemii to też się dalej siedzi i klika w komputerze, tylko że się siedzi cały czas w domu i się klika w komputerze, tak? I w ogóle w pewnym sensie cała cywilizacja ludzka idzie w tą stronę, że coraz więcej naszej działalności to jest jakby siedzenie przed ekranem i naciskanie tych klawiszków, tak? I to jest problem ze względu na to, że jakby ten typ bodźców się staje taki no zupełnie jakby taki spłaszczony, tak? Coraz trudniej jest, no jakby wyobraźmy sobie, że jesteśmy uczniem szkoły podstawowej na nauczaniu zdalnym, tak? Tu mam w jednym okienku mam grę, w drugim okienku mam czat, w trzecim okienku mam, nie wiem, właśnie zdalny WF, a w czwartym okienku jeszcze podręcznik. Jakby wystarczy się przenieść z jednego okienka na drugie, no jakby dostajemy bodziec zupełnie innego typu. I tych bodźców jest oczywiście też bardzo dużo. Przełączanie się między tym stałe i jakby takie już kolonizujące cały nasz czas, no staje się coraz trudniejsze. No i mówiąc kolokwialnie, można od tego zwariować, a mówiąc niekolokwialnie, bardzo dużo wysiłku kosztuje nas samo jakby utrzymywanie właściwej hierarchii ważności tych zadań, tak? I to jakby jest coś, co sprawia, że ten odpoczynek w takim głębokim rozumieniu, w sensie wyłączenia tych bodźców, no staje się tylko jeszcze bardziej konieczny. Pytanie do pani Ani. Tak, jaka byłaby stoicka odpowiedź na następujący dylemat? W czasach, kiedy bycie busy jest trendy, postawa promowana w książce jest jednak mniej popularna i pewnie niejednokrotnie spotyka się ze zdziwieniem rodziny przyjaciół. Jak się pogodzić z dystansem? Tutaj normalnie jest jakiś produkt lokowany, Piotrze. Nie, po prostu mi zasycha w gardle. Zgłoszę się do nich po programie, no. Zgłoszę, to, tak. Dobra, jakby odpowiadam, bo to jest tak, że ja się nie do końca zgadzam, że bycie busy jest trendy. Myślę, że też zależy od tego, w jakim środowisku się obracamy. Myślę, w obecnych czasach no coraz bardziej widoczny jest ten kontrtrend, w którym no się właśnie mówi, że należy nie być busy, tak? Czy należy work-life balance, tak? To jest przecież jak najbardziej hasło coraz bardziej trendujące, no i w pewnym sensie już nawet oklepane, tak? Więc to nie jest do końca prawdą, że to nie jest trendy. Natomiast na jakimś głębokim poziomie jest to cały czas oczywiście problem, tak? To znaczy my żyjemy, może, ja bym powiedział, odpowiedź na poprzednie pytanie jest takie, bo już mamy nowe pytanie, myślę, że taka zasadna odpowiedź jest taka, że trendy to chyba nie jest już bycie busy, ja myślę, że trendy to jest właśnie mienie to posiadanie balansu między pracą a życiem, ale to, że to jest trend, to nie zmienia faktu, że żyjemy cały czas w kulturze takiego zapieprzu i w kulturze jakby pracy ponad siły, tak? I w kulturze ciągłej zajętości i z tym jak najbardziej trzeba walczyć, no i tutaj stoicyzm jest na pewno dobrym strzałem. Pani Ewa napisała, że dotąd żyła w przeświadczeniu, że bliżej jej do hedonizmu, ale im dłużej nas słucha, tym bardziej się okazuje, że ze stoicyzmu można czerpać garściami. Zgadzam się. Pytanie do ciebie kolejne, Piotrze. A co pan uważa na temat ram interpretacyjnych? Czy jest tak, że sposób, w jaki mentalnie opisujemy naszą sytuację, wybiera wpływ na naszą reakcję? Tak jest. To jest dokładnie stoicyzm. To, co pan tutaj nazywa ramami interpretacyjnymi, to są to Marek Aureliusz nazywał to wyobrażeniami. Ja pewnie bym dzisiaj użył słowa narracja na ten albo inny temat. I to jest w zasadzie pierwszy rozdział mojej książki, tak? Sposób, w jaki myślimy o rzeczach, fundamentalny sposób determinuje to, jak zareagujemy, tak? Czym dana sytuacja dla nas będzie. Jeżeli ucieknie nam ten przysłowiowy autobus, no to jeżeli ja to jakby moja reakcja na to zależy od tego, czy ja to jakby w mojej wewnętrznej opowieści o sobie samym świecie uznam za kolejny i ostateczny dowód, że świat jest przeciwko mnie, wszyscy chcą mnie zniszczyć i mnie nienawidzą, a kierowcy autobusów to już zupełnie, czy właśnie przeciwnie, czy jeżeli uznam, o, no w sumie fajnie, chciałem sobie tutaj
jest wiosna, a chciałem sobie akurat papieroska zapalić, że tam praca nie zając nie ucieknie. Tak? Jakby od tego zależy nasza reakcja. No i tutaj to jest taka absolutnie fundamentalna zasada stoicka, że należy właśnie kształtować w sobie takie wyobrażenia, takie narracje, czy takie, jak to pan napisał, ramy interpretacyjne, które są dla nas konstruktywne, wzmacniające, emancypujące, jakby podnoszące naszą jakby krzepę życiową, a nie takie, które nas dołują. To jakby to tutaj to jest 100% stoicyzmu w tym. Twój imiennik Piotr. Życie jest przeciwieństwem spokoju. Stoicki spokój osiągamy, gdy przestajemy go szukać. Czy nigdy nie miał pan ochoty wyrzucić te wszystkie mądrości stoików do kosza i po prostu sobie iść na spacer? Ja nie myślę w tych kategoriach, tak? To znaczy ja uważam, że w ogóle stoicki spokój. Cieszę się, że dopiero teraz pada to pojęcie, bo ja uważam, że stoicki spokój to jest takie przedeklamowane pojęcie i w gruncie rzeczy dość fałszywe, ale zgadza się z tym, co pan napisał, że w stoicyzmie niejako nie chodzi o to, żeby osiągnąć stoicki spokój. W stoicyzmie chodzi o życie według określonego jakby systemu życia i to, co pan nazywa stoickim spokojem, to faktycznie przychodzi jako taki dodatkowy byproduct. Tak? To nie jest tak, że my się mamy nastawić na bycie spokojnym i niewzruszonym. My mamy żyć w określony sposób, a wtedy pewna taka satysfakcja czy harmonia no, jakby pojawi się niejako sama z siebie. Natomiast wyobrażenie stoika jako właśnie takiej kamiennej, niewzruszonej postaci, która zawsze ma zimną krew i nigdy nie krzyczy, to jest wyobrażenie, które nie tylko jest fałszywe, ale też jakby utrudnia nam zrozumienie tego, czym stoicyzm tak naprawdę jest. To muszę, słuchaj, sprowokowałeś mnie. Zastanawiam się, czy możesz powiedzieć, zwizualizować, jak wygląda wkurzony Piotr Stankiewicz. Jesteś człowiekiem, który ma krótki ląd, czy długi? Bo ja mam bardzo krótki, a wygląda na uosobienie spokoju podobno, a tak nie jest. Lepiej nie będę tego prezentował. To nie musisz prezentować, ale czy możesz powiedzieć? Mi znają. Ja myślę, że każdy z nas ma ląd długi, krótki, w zależności od sytuacji, to znaczy różne role i różne sytuacje życiowe. No, w różnych sytuacjach nas stawiają i czasami wręcz ten krótki ląd jest przecież pożądany, tak? Jeżeli ktoś mi wchodzi na głowę, jeżeli ktoś zachowuje się w sposób toksyczność, tak? Jeżeli ktoś zachowuje się, i to jest myślę problem, z którym wszyscy się borykamy na pewno, jeżeli ktoś zachowuje się w sposób toksyczny wobec mnie, no to ja właśnie powinienem mieć krótki ląd, tak? Nazwiesz to krótkim lądem, ja powiem, że to jest asertywne postawienie granicy, tak? Czasami to jest właśnie pożądane, my tego nie mamy, tylko dajemy sobie wchodzić na głowę dużo za granicę bezpieczeństwa i później dopiero w jakiś niekontrolowany sposób wybuchamy, a tak naprawdę jesteśmy źli na siebie, że tej granicy nie postawiliśmy 3 mile i 4 lata wcześniej, tak? Więc ja myślę, że to jest tak, że ja faktycznie potrafię pewnie w sytuacjach takich oficjalnych być, w oficjalnych jakby zewnętrznych relacjach, być dużo bardziej taki opanowany, spokojny i przemyślany w takim pozytywnym sensie tego słowa, niż jakby w sytuacjach bardziej prywatnych, tak? Kiedy można sobie pozwolić na więcej ten. Natomiast jakby to w pewnym sensie jest stoicyzm, żeby mówiliśmy też o grach wcześniej, tak? Że te relacje no, są grą, tak? Jeżeli ktoś mnie wkurza, tak? Nie wiem, pracodawca mnie wkurza, tak? No to jakby moja odpowiedź na to jest pewną grą między nami i jakby cały sekret polega na tym, że się muszę nauczyć w nią grać, tak? Jeżeli umiem grać w nią dobrze, a mi się wydaje, że no, na wielu polach już się tej gier całkiem nieźle nauczyłem. No jakby pytanie o to, czy ja jako jakiś taki esencjalny byt i moje prawdziwe ja, czy to jest krótki, czy długi ląd, jakby przestaje mieć sens i znaczenie, bo jakby istotne jest to, co robię i czym się staję poprzez to robienie. Bardzo Ci dziękuję Pani Ania za tę interpretację długości lądu. Od dziś właśnie w ten sposób będzie myślała, że ma krótki i długi w zależności od sytuacji. Pytanie było tutaj jeszcze od momencik, bo mi uciekło. Ja jeszcze bym nawet pociągnął tą metaforę, tak. Skoro już tak jesteśmy tego. To jest też tak, że my powinniśmy go sobie sami regulować, ten ląd, czy długi, czy krótki. A jeszcze dalej, może w ogóle można powiedzieć, że tak jak czas mamy skończony i określony, może każdy z nas dostaje określoną długość lądu na całe życie, tak? I to od nas zależy, kiedy chcemy go ile wykorzystywać. I to byłoby bardzo niegłupia też myśl, jeżeli na przykład
bawi jakby w relacjach rodzicielskich z córką, no to często jest ten ląd potrzebny bardzo długi, no bo to potrafi dużo kosztować energii, ale tam jakby warto tego dać mu się wypalać, warto zużywać, a jeżeli właśnie w relacji z hejterem czy kimś zewnętrznym, to nie jest specjalnie istotne i tylko jest jakby, tylko zawraca głowę, no to ten ląd jakby warto go skrócić do minimum, no bo nie ma sensu tracić, tak, czasu i jakby tej przestrzeni na rozmowę z kimś, kto jest hejterem, tak? To teraz głos dla pana Mikołaja. Czy nadmierne zwracanie uwagi na własne wyobrażenia i szukanie szczęścia tylko we własnym nastawieniu nie zamyka drogi do chęci zmiany sytuacji albo zobaczenia, że to w niej coś może nie grać? 2/3 cytowanych stoików piastowało wysokie stanowiska. Wysokie stanowiska w sensie... Aha, okej, rozumiem. Ja myślę, że pan Mikołaj Mielczarek i pani, tak jak wcześniej pani Katarzyna Bragowska, to byłyby dwa typy na osoby, które mogłyby chcieć dostać książkę, czy że mogłyby dostać książkę jako od tej strony właśnie przytyków do stoicyzmu, bo faktycznie tak jest. Jednym z fundamentalnych problemów, które opisuję, no jest to, że stoicyzm nie powinien się stawać taką zachowawczością, czy takim konserwatyzmem, czy obłomowszczyzną wręcz, tak? To nie chodzi o to, że stoicyzm, jakby jeżeli stoicyzm dla nas stanie się usprawiedliwieniem do tego, żeby no się położyć w zaciemnionym pokoju, nie wstawać i w ogóle nic w życiu nie robić, no to co znaczy, że coś poszło nie tak. Ale uwaga, stoicyzm trochę tak jest napisany, czyli ja staram się w ten sposób książki nie pisać, ale jest w stoicyzmie taki trend trochę, żeby tak to trochę rozumieć, bo to jest jakby kusząca interpretacja, także skoro prawie nic ode mnie nie zależy, no to się położę, będę leżał i po prostu czekał na rozwój zdarzeń. No tylko, że albo to zdarzają jest... się samooskarżenia, kiedy jest taki fragment, no rozmawialiśmy o tym wczoraj, prawda? Że jeżeli coś w twoim życiu nie gra, to jest na pewno twoja wina. I pomyślałam sobie od razu, miałam taką wiesz, reakcję, że czyta to ktoś z depresją, no i to jest naprawdę nie fair wobec tego. To jest problematyczne tutaj, dlatego mówię, że to jest jeden z lepszych głosów anty, bo nie należy stoicyzm tak rozumieć, tak? Moim zdaniem i tak staram się to przedstawiać, stoicyzm jest właśnie filozofią aktywistyczną, filozofią życia i działania i właśnie twórczego i aktywnego działania na tyle, na ile okoliczności, jakby w maksymalnym możliwym stopniu na tyle, ile okoliczności nasz potencjał nas na pozwala, a nie właśnie jakiegoś takiego biernego leżenia czy właśnie odpuszczania sobie, to jest jeden z większych problemów tutaj, więc to jest na pewno celnie zwrócona uwaga. Słuchaj, ostatnie pytanie od pani Kasi, które mi uciekło, ale już wróciło. Uważność kojarzy mi się trochę z planowaniem. A co z naturalnym trwonieniem czasu? Czy nie pozbawiamy się naszej naturalności, spontaniczności? Czy każdą chwilę możemy przeżyć uważnie? Jest taki fragment, w którym Piotrze piszesz o tym, że niektóre wskazania wręcz brzmią jak takie wskazówki dla pracoholika. I ja też pomyślałam, że gdybym się faktycznie koncentrowała w każdej chwili na tym, czy to, co robię, jest pracą, czy to jest odpoczynką, bo tam też są takie, czy to jest odpoczynkiem, takie zalecenia, to byłby taki stan ciągły wzmożonej czujności, co też jest bardzo wyczerpujące energetycznie. To jak to jest? To teraz chyba demonstracja, obiecana demonstracja. No, obiecana demonstracja. Po prostu stoików. Oj, rozstrojona jest ta gitara. Obiecana demonstracja muzyczna. Pytanie o spontaniczność jest tak naprawdę pytaniem, jakby w najbardziej zasadnej swojej mierze, jest tak naprawdę pytaniem właśnie o rzeczy takie jak inspiracja, rzeczy takie jak właśnie twórczość artystyczna, rzeczy takie jak jakby ekspresja w pewnym sensie samego siebie, tak? Która zakłada pewną dozę spontaniczności czy właśnie irracjonalności, jakiegoś wyjścia poza logikę. I to jest też temat, który w pokazywanej książce o twórczości artystycznej eksploruje, że tu też jest jeden z zasadniczych problemów, tak? Że w jakimś stopniu ten stoicyzm no jest trochę taki, no nie chcę powiedzieć sprzeczny, ale tu pojawia się pewna rozbieżność, tak? To znaczy, że jeżeli moim powołaniem jest właśnie powołanie takie ściśle artystyczne, tak? W tym sensie, w jakim nauczyła nas kultura po romantyzmie, tak? Że właśnie artysta to jest ktoś, kto idzie za swoim wewnętrznym głosem, opisuje świat na nowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej,
No to tutaj będzie pewien problem, tak? Bo jakby bo stoicyzm właśnie domaga się pewnego stopnia racjonalności, logiczności, właśnie takiego struktury, no a ta twórczość artystyczna w tym rozumieniu no wymaga właśnie wyjścia poza to. I tutaj będzie problem, i być może właśnie, właśnie romantyczny poeta czy artysta to będzie ktoś, kto wobec tego stoicyzmu będzie miał najwięcej zastrzeżeń, tak? Czyli jakby no, ze spontanicznością rozumianą jako tak jak w Truman Show, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta ten film, jest ta scena, że oni tak, o tak, pojedźmy teraz właśnie, bądźmy spontaniczni, wyjedźmy z tej wyspy, to z tak rozumianą spontanicznością no, nie ma absolutnie żadnego problemu w stoicyzmie, bo no, jakby to jest naturalna część życia i choćby w kategoriach tego odpoczynku, właśnie odpoczynku od poruszania się w tym schemacie logiki i racjonalności, no potrzebne jest spontaniczne wyjście poza to. Ale jeżeli ta spontaniczność właśnie w takim głębszym sensie miałaby być taką naszą zasadą życiową, z której ja czerpię swoją inspirację właśnie na przykład twórczą, no to wtedy problem będzie już większy. Słuchaj, pani Maria właśnie odnotowała, że padł rekord, spotkanie trwa ponad godzinę i jest mega ciekawe, więc się bardzo cieszę. Widzę, że tu już ponad 400 osób od 2 godzin z nami jest i to jest dla mnie bardzo pocieszające, że jednak jest czas i przestrzeń na intelektualną rozmowę. Słuchaj, powiedziałam, że było ostatnie pytanie, ale jeszcze potraktujmy to jako polecajkę, ponieważ pan Piotr, który mi tu mignął, już jest. Pan Piotr poprosił cię o 3 dobre książki, które ostatnio przeczytałeś i z czystym sumieniem możesz polecić. Ja to powiem tak, ponieważ ja kończę swoją własną książkę, teraz dosłownie w tym tygodniu jeszcze pewnie będę wysyłał do wydawnictwa, to ja nie pamiętam jak się nazywał człowiek, który przetłumaczył Finnegan's Wake na język polski. Nie pomogę jakiś, ci. No właśnie, ale który mówi, że ta praca zajęła mu 10 lat i że jakby kosztem tej pracy było to, że on jakby jest 10 lat zacofany w kulturze, teatrze, literaturze, filmie, bo po prostu nie miał przestrzeni mentalnej i czasu, żeby to śledzić. I trochę końcówka pracy nad własną książką to jest taki czas, że się człowiek wyłącza z różnych rzeczy, ale oczywiście nie jakby ten wybieg poczyniwszy. Ja czytałem dużo rzeczy bardzo, które są, momencik zerknę, okej, okay. Ja czytałem bardzo dużo rzeczy, które są potrzebne, były mi potrzebne do mojej książki nowej, no, to są jakby takie sprawy dosyć, jakby to powiedzieć, gatunkowe, więc nie będę zarzucał, natomiast książki, które ostatnio czytałem, dobra, żeby już nie robić więcej wybiegów, tylko że to nie są książki wydane niedawno, tak? To jest książka. To bardzo dobrze, tym lepiej. Bodajże Bartka Dobrocha i Przemka Wilczyńskiego o Broad Peaku, o himalaizmie. Książka się nazywa Niebo i Piekło. Niebo i Piekło na Broad Peaku, czy coś takiego. To jest książka jeszcze z 2013 albo 2014 roku, bezpośrednio napisana po tych wydarzeniach wiadomych, część z Państwa może pamięta, w Karakorum, która no, jest bardzo ciekawa i nieporównanie moim zdaniem lepsza od książki Hugo Badera na ten sam temat, bo jest to książka w bardzo fajny sposób rysująca no, takie tak zwane szerokie tło całego tego przedsięwzięcia, jakim jest himalaizm, szczególnie himalaizm zimowy. To jest jedno. Drugie to klasyka, do której bardzo często wracam, a ponieważ mam akurat na komputerze, to sobie tak przełączam z okienka na okienko i to bardzo jakoś tak dobrze na mnie działa. Dzieci Arbatu Rybakowa, taka tetralogia chyba nawet, bo to w sumie 4 części ma, o właśnie Rosji radzieckiej lat 30. i 40., jakby międzywojennych i II wojny światowej. I trzecia książka, którą też mam na tapecie, to jest też literatura radziecka, co ciekawe, Cichy Don Michaiła Szołochowa i to jest książka, przy której zasypiam, to znaczy jest to taki nie bardzo... Nie wiem, czy to jest rekomendacja. Bardzo potężny tom. Nie, w pewnym sensie jest, tak, bo to nie, ona jest jakby nudna w takim pozytywnym sensie, tak, jakby ona jest nawet nie tyle nudna, co jakby tak szeroka w tej swojej epickości wątków i opowieści, że człowiek tak tonie w nich, się rozpływa i no jakby w moim wypadku to tak zasypiam też, ale to jakby jest w tym taka właśnie szeroka epickość, która jest bardzo, bardzo pociągająca, więc to są 3 odpowiedzi, 3 książki. Trochę może to brzmi losowo,
Ale jest to szczere, bo to są autentycznie trzy książki, jakby bez takiego ściemniania, to są autentycznie poza książkami, które stanowią większość, tymi, którymi czytam do obecnego projektu, no to są autentycznie te trzy rzeczy, które jakoś tam mam na tapecie i które no, polecam. Piotrek, no to powiedz, kiedy to, co w twojej głowie już jest nie tylko w głowie, ale przeniesione na papier, trafi w ręce czytelnika, myślę o kolejnej książce i przynajmniej zarysuj tematy, w które nas będziesz wciągać, bo mam wrażenie, że kolejny temat na rozmowę nam się szykuje. To to jak długo będę musiała czekać? Na jesieni teraz jest tak, że ja dosłownie w tym tygodniu, termin jest do końca kwietnia, ale jako pierwszy autor w historii literatury i branży oddam przed terminem chyba książkę Nie chwalmy wow. dnia przed zachodem, To się rzadko ale zdarza. wygląda to, że to się zdarzy, że to się wydarzy i książka ukaże się zakładając, że nic się nie zmieni i tak dalej, i tak dalej. Ale plan jest taki, że się ukaże jesienią tego roku. Natomiast jeżeli chodzi o zdradzanie i niezdradzanie, ja nie zdradzę, natomiast mogę, jeżeli jeszcze mamy 2-3 minuty, to parę takich słów z warsztatu pisarza, bo wydaje mi, bo jakby książka nie jest książką stoicką, to jakby jak część z Państwa może wie, u mnie są takie dwa nurty, jeden to jest ten stoicyzm, który nas stale i ciągle rozwijam i będę rozwijał dalej i będą kolejne książki stoickie też, natomiast jeszcze nie w tym roku. W tym roku rozwijam ten drugi nurt, w którym są książki po prostu ze stoicyzmem niezwiązane. To są na razie to są, dobra, nie przedłużając, więc nie będzie to książka stoicka. I ja, ze względu na to, że ma ona w sobie pewien taki awangardowy zamysł, taki myk, że jest to książka taka z kluczem bardzo specyficzna. Mam nadzieję, że w pozytywnym sensie tego słowa, to ja nie zdradzę, no jakby nie da się, nie to jest rynkowe, no musiałem zdradzić całość od razu, a ja nie chcę tego robić, więc tutaj z takim suspensem, żeby do tej jesieni Państwo doczekali. To jest dobry hashtag, nie zdradzam. Nie, nie zdradzam, naprawdę, ze względu na no, to, że to jest oparte na pewnym jednym bardzo konkretnym koncepcie, którego już jakby się nie da powiedzieć tak połówkowo. Natomiast jest taki myk, ja ostatnio prowadziłem takie warsztaty o literaturze, znaczy o literaturze, pisaniu, książkach od takiej właśnie filozoficznej strony i sobie wtedy uświadomiłem, że to jest fajny taki motyw, żeby powiedzieć, że książki się dzielą, jest dużo różnych podziałów, tak, hardcover, paperback i tak dalej, ale jest też podział na fiction i non-fiction. Tak, czy jakby ty się bardziej znasz na książkach, to może wyjaśnić, jeżeli ktoś mówi się nie... non-fiki nawet w branży. Non-fiki, tak, fikcja i non-fiki. I wydaje mi się, nie wiem jak moja książka, która na jesieni będzie, nie wiem jak ona zostanie zakwalifikowana przez księgarnię, ale wydaje mi się, że ona jest taką idealną strefą pomiędzy, że no nie można z czystym sercem powiedzieć, że to jest fikcja, no bo nie jest, ale też nie można powiedzieć, że to jest non-fiction, no bo też nie jest. I to jest taki fajny, taka ambiwalencja, na którą tutaj trafiłem. Natomiast, no tak, będę jeszcze prosił chwilę cierpliwości. Natomiast Weroniko oczywiście bardzo chętnie się zjawi w programie, żeby o niej pomówić. To będzie też książka zupełnie innego typu, no bo tak też mi się wydaje, że warto, żeby jednak za każdym razem, jak ktoś moją książkę kupuje, czy tam bierze do ręki, żeby to było coś nowego, tak, a nie tylko powielanie starych schematów. To słuchaj, ostatnie zadanie dla ciebie, zanim się położymy spać, ponieważ kiedy zapowiadałam to spotkanie i pokazywałam książkę, to moi wspaniali znajomi z branży gastronomicznej powiedzieli z uśmiechem, że za każdym razem, kiedy czytają ogłoszenie, to czytają tytuł książki Sztuka życia według słoików. Więc wyobraźmy sobie słoik, w którym masz trzy najważniejsze recepty na życie stoików, które faktycznie stosujesz w swoim życiu. Odkręcamy ten twój słoiczek ze stoikami, i te trzy takie kompasy, które cię gdzieś prowadzą, kiedy zbaczasz z drogi, tej szczęśliwej i dobrej. Mogą być cztery? Mogą, hedonizm. Zależy od ciebie twoje wartości, twoje cele, kształtowanie twojego charakteru oraz twoje narracje na temat świata i siebie. Kropka, no i koniec. Pięknie. I to jest jakby też pierwszej części książki, i to też mam wrażenie, że żeśmy sobie wyjaśniali tutaj dokładnie, więc to nie jest tak nagle, że zmieniam kurs na sam koniec, ale to jest to podsumowanie, jeżeli miałbym podsumować, no to byłyby pewnie te punkty. Natomiast to nie wiem, czy to się zmieści do słoika oczywiście.
Zmieści się nasz wirtualny, wiesz, tak jak ja mam taką kieszeń, do której chowam ważne zdania, to ta kieszeń jest bez dna, tak ten twój słoik też jest takiej pojemności, której się nie określa, na przykład w litrach. Zobowiąż się jeszcze publicznie, tutaj możesz podnieść rękę jak harcerz lub scout, do To tego, że wolę wiedzieć, prześledzisz do czego wszystkie najpierw. do wszystkie komentarze i wybierzesz te, które chcesz nagrodzić i ogłosimy to państwu w piątek. Ja To napiszę oficjalny jakby post na to ja Facebooku. pokażę, na czym stoicka obietnica polega. Znaczy, ja mogę obiecać prawą rękę, tak, że postaram się to zrobić, bo ja nie wiem, czy to mi się uda. Nie mogę tego zagwarantować, bo to jest. To nie No, jest dla ciebie, od ciebie w pełni zależne, to prawda? nie jest, Może że to ode spaść mnie w pełni meteoryt. zależne, dlatego, znaczy meteoryt, no, jakby może mi też po prostu nie starczy czasu, tak? W sensie, no, jakby żyjemy w koronawirusie, to co się wydarzy jutro, to jest głęboko nieprzewidywalne. Natomiast ja się mogę, i to jest jakby stricte stoickie, tak? No, mogę się zobowiązać do tego, że przejrzenie tych komentarzy postawię wysoko w hierarchii moich celów na ten tydzień i to na pewno zrobię, czyli mam nadzieję, że to się, uda To ja zrobić. Ale też też podnoszę mam już rękę. typy. Ta pani Katarzyna Bragowska i pan Mielczarzyk, Mielczarek, oni by na pewno byli dobrymi typami, żeby dostać książkę. Drodzy Państwo, to ja podnoszę też rękę, jeżeli Piotr Stankiewicz z jakichś dziwnych względów, o co go nie podejrzewam, nie dostarczy tej odpowiedzi dla mnie, to sama się podejmę tego zadania, ale w tym momencie jesteśmy podwójnie ubezpieczeni, co oczywiście według stoików i tak jeszcze niczego nie gwarantuje, ale jednak zwiększa, powiedziałabym, prawdopodobieństwo. Ja mogę jeszcze Państwa zaprosić, mam nadzieję, że świat będzie sprzyjał, 22 kwietnia, wtedy kolejna odsłona na ucho. Tym razem ja się na chwilę wynurzę ze świata książek do świata filmu, bo będziemy podsycać apetyt na BNP Paribas Green Film Festival. To jest festiwal filmów poświęconych no, jedynemu domowi, jaki mamy, czyli myślę tutaj o Ziemi. Dzień Ziemi zresztą 22 kwietnia. Festiwal jest dopiero w sierpniu, ale muszę Państwu powiedzieć, że już teraz jest dostępna platforma VOD Green Festival i tam jest cała masa filmów z różnych stron świata. Są fabuły, dokumenty, animacje, krótkie reportaże. Non-fiki też są, więc polecam już teraz podglądanie, a z Grzegorzem Dukielskim, czyli prezesem Fundacji Green Festival, widzimy się w najbliższy czwartek, więc Piotrze, ciebie też zapraszam tym razem jako publiczność, ale już sobie obiecaliśmy, że w roli autora przy okazji kolejnej twojej książki się spotkamy. Pięknie ci dziękuję z całego serca za ten wieczór. Nie wiem, czy starczy mi na jesieni, kiedy biorytmy są niższe, nie wiem, czy starczy mi sił na 2 godziny 15 minut rozmowy. To jest, mogę ci powiedzieć, że to jest na pewno najdłuższa i najbardziej taka obszerna rozmowa publiczna na ten temat, więc szanuję. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. To było naprawdę coś. Mam nadzieję, że Państwo, sądząc z ilości komentarzy, których nie jestem w stanie wszystkich przeczytać, myślę, że Państwo też mieli, jakby coś z tego wyciągnęli. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Tobie za zaproszenie. Drodzy Państwo, ja też się kłaniam nisko, bo każdy komentarz, pytanie to jest naprawdę jak przesył dobrej energii. Nie widzimy się, to znaczy my się z Piotrem widzimy, ale Państwa nie widzimy fizycznie, ale te komentarze naprawdę to jest bardzo intensywna obecność, za którą dziękuję. Dobrej nocy i do zobaczenia w najbliższy czwartek. Piotr Stankiewicz był dzisiaj dziękuję razem z nami, jeszcze razem ze sztuką życia według stoików. Dziękuję.